Dobry wieczór wszystkim, witamy Państwa serdecznie na spotkaniu Wisły Kraków z Odrą Opole. Ja nazywam się Maciej Skucha oraz Tomasz Pacholski. Już za chwilkę rozpocznie się spotkanie przy Reymonta, ale najpierw minuta ciszy. Przeczytam teraz krótki komunikat dotyczący minuty ciszy. Nigdy więcej wojny. To hasło na Westerwalde przypomina nam o wojnie, która nigdy miała już nie nadejść. Jednak rok temu Rosja zaatakowała Ukrainę i rozpoczęła wojnę trwającą już rok. Po obu stronach konfliktu giną ludzie, a ich liczba sięga kilkuset tysięcy. My Polacy okazaliśmy i cały czas okazujemy ogromne wsparcie naszym sąsiadom za wschodniej granicy, organizując wiele zbiórek, wysyłając pomoc militarną i humanitarną. Uczcijmy minutą ciszy osoby, które zginęły podczas tego nieuzasadnionego konfliktu zbrojnego. Dziękujemy bardzo. Już start spotkania, już za chwilkę Odra Opole rozpocznie od środka boiska. Najpierw przedstawmy składy obu drużyn. W bramce Wisły Kraków Mikołaj Biegański, w defensywie Boris Moldenis, Bartosz Jarow, Igor Łasicki oraz Dawid Szumka, w środku pola Kacper Duda oraz Igor Sapała. Na pozycji numer 10 Luis Fernandez, na skrzydłach Mateusz Myński oraz Miki Villar, a na szpicy Angel Rodado. Odra Opole natomiast w następującym zestawieniu z numerem 30 Artur Halu, 2 Piotr Rzemło, 5 Rafał Niziołek, 7 Bartosz Gustek, 8 Wojciech Kamiński, 21 Maciej Makuszewski, 22 Mateusz Spychała, 27 Mateusz Kamiński, 28 Artur Piotr, 77 Borcha Galan i 94 Konrad Nowak. Już zaczęła Odra, ale piłkę błyskawicznie odzyska Wisła Kraków. Za chwilkę już Bartosz Jarok w nowi z autu. Jarok, jaką decyzję podejmie? Igor Łasicki, Igor Sapała, do niego właśnie słane podanie. I Wisła rozgrywa defensywę, ale bardzo mocno naciska Odra. Już Mikołaj Biegański przy piłce. Długie zagranie na połowę Odry, tylko że dobra interwencja. Teraz obrońcy. Kacper Duda już składa takie. Kacper Duda na prawe skrzydło, tam jest Miki Villar. Miki Villar rozgląda się co chwilę, ale Wisła spokojnie tą akcję kontynuuje bez pośpiechu, stara się ją sobie spokojnie przygotować, chociaż już Kacper zagrywa na skrzydło, tam jest Miki Villar do środkowania. No i będziemy mieli stanie to rzut rośnie. Tak jest, będzie pierwszy stały fragment gry w tym spotkaniu. Wisła po tych stałych fragmentach gry jest bardzo groźna, co można było dostrzec w poprzednim spotkaniu z Arką Gdynia. Na pewno defensorzy Odry muszą uważać na Borisa Moldenisa, który jest bardzo niebezpieczny przez nas serwala. Już za chwilkę z rzutu rożnego Miki Villar oraz Dawid Żumka. Oni są przy narożniku. Za chwilkę jeden z nich wgra w piłkę w pole karne. Odra też na pewno ma argumenty w powietrzu, są wysocy zawodnicy, ale Wisła zdecydowanie też potrafi to robić. Już dośrodkowanie. Jest Boris Moldenis, ale bardzo dobrze pilnowany przez kapitana Odry Opole. Już kontra Odry, ale bardzo dobrze powstrzymują. Kacper Duda, nie było tam faulu i już Moński wycofuje do Biegańskiego. I znowu Wisła będzie starała się spokojnie tą grę kontynuować. Kacper Duda przy piłce, jednak Wisła spokojnie rozgrywa od defensywy, też nie ma większego pressingu Odry Opole. Odra, która w ostatnich spotkaniach prezentuje się bardzo dobrze, wygrana w Sosnowcu, również remis z Podbeskidziem, świetne mecze w ich wykonaniu. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy Reymonta, ale to Wisła jest faworytem, to Wisła jest drużyną, która walczy o awans. Odra ma troszeczkę inne cele. Igor Łasicki zaliczył asystę w meczu z Arką po bardzo dobrym podaniu Mikiego Villara. Już Kacper Duda, bardzo dobry przerzut na lewą stronę. Tam jest Luis Fernandez. Luis Fernandez w drugim schodzi przed pole karne.
ale z powrotem. Zagranie do Jarowa. Jarow już na prawą stronę. Jest Miki Wiar. Miki Wiar w dribblingu. Stara się zwieść. Bardzo dobre wydawało się podanie. Jeszcze sytuacja dla Wisły. Mamy uderzenie, ale zbyt lekkie, by zaskoczyć bramkarza. Mimo wszystko za tą akcję Wisłę można pochwalić. Przerzucenie ciężaru na prawą stronę, oddanie strzału i w pierwszy strzał właśnie w tym meczu. Tak jest, pierwsze celne uderzenie w wykonaniu Bartosza Jarocha, ale nie było ono groźne dla golkipera Odry Opole. Teraz rozpędza się znowu Wisła, przyjęła futbolówka Angel Rodado, jednak wyrzucony nieco do bocznej strefy boiska. Rodado schodzi jednak do środka, świetnie radzi sobie Hiszpan Rodado, wycofanie do Kacpra Dudy. Niezbyt dobre przyjęcie młodego Polaka. No i znowu Wisła kontynuuje swój atak w ataku pozycyjnym. Choć teraz przyspieszenie Kacper Duda do Mikiego Wiara. Wiar w pole karne, ale to zagranie nie było zbyt groźne. Jeszcze zdaje się za linii końcowej zagrywał Miki Wiar. Wisła na razie stara się tą prawą stroną kontynuować swoje ataki. Bardzo aktywne na razie Jarok, Miki Wiar i no między innymi środek pola też. Kacper Duda szczególnie stara się tę akcję kontynuować i robią to na razie nieźle, chociaż wiadomo, można to robić zdecydowanie lepiej. I już od bramki rozgrywa Odra. Długa piłka w stronę napastnika Odry. Jednak wycofane to zagrożenie. Oddał to za chwilę już znowu Odra, ale na własnej połowie nie będzie żadnego zagrożenia. Jak na razie Wisła wygląda nieco lepiej, ale to dopiero początek tego spotkania. Piąta minuta. Na kolejne nasze recenzje trzeba będzie troszeczkę jednak poczekać, no bo to jednak początek spotkania, ale Wisła już odebrała szybko futbolówkę. Angel Rodado przy piłce, zablokowany jednak szybko, podwajany przez pomocnik Odry. No to nie był pomocnik, to był Piotr Rzemo, czyli były zawodnik Białej Gwiazdy, który w 2018 roku odszedł do Odry i tam na razie stara się rozgrywać swoje mecze. 8 meczów w tym sezonie, na razie bez bramki i asysty właśnie dzisiaj przeciwko swojemu byłemu klubowi na spotkaniu. Leszek Lewandowski, który jest arbitrem tego spotkania, właśnie zagwizdał rękę piłkarza Odry. Będzie wznowienie, ale blisko pola karnego Wisły Kraków. Za chwilkę rozpocznie Boris Moltenis. Na krótko do Igora Sapały. I teraz Moltenis, długa piłka w stronę Mateusza Muńskiego, ale ciężko ma walczyć w powietrzu skrzydłowy Wisły. Przedra tą piłkę przejęła. Zagranie na lewą stronę. Tam jest Pik w środku pola. Odra stara się tą akcję rozegrać. Tak. Zmiana ciężaru na flankę. Skrzydłowy Odry, fantastycznie to zrobił skrzydłowy Odry i już to zagranie nie było takie dobra interwencja Biegańskiego, ale na pewno tutaj trzeba pochwalić chyba bodajże Borby Galana, który fantastycznie zachował się w tej sytuacji. Tutaj bezradny był Łatwy Diaro, który fatalnie się zachował w defensywie. Jeszcze tam było rykoszet chyba bodajże Łaksicki, brawa za interwencję. No i brawa też dla skrzydłowego Odry, który fantastycznie to zrobił. Tak jest, wychowany Atletico przybył do Odry w ostatnim okienku transferowym, także wiązane są z nim spore nadzieje. Teraz Wisła w ataku pozycyjnym, Łasicki troszeczkę wyrzucił z tej akcji Dawida Żółkę, ale konsekwentnie stara się Wisła rozgrywać od formacji defensywnej, szukać luk w defensywie Odry Opole. Teraz jest na to szansa. Miki Wiar na prawą stronę do Bartosza Jarocha, ten już na szesnastkę do Luisa Fernandeza, ten jednak wycofuje, nie ma tu zbyt dużo miejsca. Kacper Duda. To podanie było chyba do nikogo. No to podanie przypomniało troszeczkę grę Kacpra Dudy ze spotkania z Arką Gdynia niż właśnie z Resowią, której był zawodnikiem meczu i tak, że został przez kibiców wybrany zawodnikiem kolejki. No i myślimy, że słusznie, bo był fantastyczny. To spotkanie zaczął dwie asysty drugiego stopnia. Jeszcze liczb mu brakuje, ale zdecydowanie gra zasługuje na pochwałę. Jednak w tych pierwszych minutach bardzo aktywny, ale bez większych konkretów. Tak jest, teraz skrzydłem już przemieszcza się Nowak. Jednak przeniesienie piłki na drugą stronę. Zszedł skrzydłowy Odry do środka pola. Przerzucił ponownie do Nowaka, ale świetnie w defensywie Dawid Żunka. No i już rozpoczyna swój kontratak Wisła Kraków. Kacper Duda rozpędza się, jednak nie ma do kogo zagrać. Pokazuje Mateuszowi Myskiemu, aby poszedł bardziej na lewą stronę. Duda, piłka w pole karne, ale jednak troszeczkę zabrakło
Coraz lepsze te piłki od Kacpra Dudy, ale dalej czegoś brakuje. No, w porównaniu do poprzedniej piłki ta była odrobinę lepsza, chociaż można było to lepiej oczywiście zagrać, jednak na pewno też Luis Fernandez był taki, nie wiedział do końca, nie zrozumiał się z Kacprem Dudą, a szkoda, bo to była bardzo dobra sytuacja. Nic się nie zapowiadało, że tak do końca Wisła z tym kontratakiem, można by nawet rzec, wyjdzie. Wszystko zaczęło się od niedokładnego podania Odry i dobrego przejęcia tam. Teraz agresywnie Boris Monteni w stosunku do napastnika Odry Opole, ale nie było faulu, nie było przewinienia. Już znowu przy piłce Wisła, Biegański do Moltenisa. Moltenis podchodzi troszeczkę wyżej, podaje do Luisa Fernandeza, ten zahaczany, ale nie ma jednak faulu. I już przy piłce Odra, Kamiński jest już spychała. Długa piłka w stronę Makuszewskiego, już przyjął futbolówkę. Makuszewski, były reprezentant Polski, ale spalony przy tym zagraniu, już w ataku pozycyjnym Wisły. Nie wiem, czy to nie był pierwszy kontakt z piłką, tak szczerze, Macieja Makuszewskiego, no ale dopiero wczesna minuta, więc nie można być do niego jakichś wielkich zarzutów. Odra stara się tę akcję robić, ale głównie to są piłki do Wisły, która przejmuje. Oprócz tej sytuacji bomby Halana, no a Wisła ten jeden strzał oddała. Na razie mimo wszystko troszkę się na boisku dzieje. Tak jest, jednak klarownej sytuacji jeszcze nie było. Boris Moltenis, rozpędza się Francuz, autor dwóch bramek meczu Wisły z Arką. Atak pozycyjny Wisły, już 16, biała gwiazda, Miki Wiar na prawą nogę, Wiar w pole karne do Luisa Fernandeza, ale jednak troszeczkę zabrakło tam dokładności i będzie wznowienie z autu na wysokości pola karnego. To był fantastyczny pomysł Mikiego Wiara. Gdyby tu Fernandez odrobinę wcześniej zareagował, kto wie, czy z tego nie byłoby strzału. Ale dalej Wisła jest w posiadaniu ustawienie z autu, jest Kacper Duda, dobre, wydawałoby się, że podanie dobre, ale tam bardzo czujny był Pik, który świetnie to punkt przejął, no i tak samo w Wiśle bardzo czujnie Bartek Jaro, tylko że to podanie już zupełnie niedokładne i napędza Konrada Godra. Konrad Nowak jest posiadany, dobrze schodzi na lewą nogę, strzał. Blisko, troszeczkę brakowało, ale za próbę na pewno pochwalić trzeba. Tak jest, pierwszy taki można powiedzieć konkretny strzał Odry Opole w tym spotkaniu. Od bramki znowu już Mikołaj Biegański. Mikołaj, na którego szukano zastępstwa, szukano konkurencji bardziej, bo zastępstwo szukano dla Kamila Brody, jednak go nie znaleziono i obecnie jest bramkarzem numer 1. Świetna akcja kombinacyjna Wisły, Mateusz Miński do Luisa Fernandeza, rozpędza się Hiszpan, Fernandez, piłka zwrotna do Mateusza Mińskiego, ale odbiera piłkę Odra. Według arbitra czysto już przy futbolce Makuszewskiej, piłka na lewą stronę, Pik, który też trafił do Odry w ostatnim okienku transferowym, ale świetna interwencja Igora Łasińskiego przy tym przeszywającym zagraniu Pika. Łasińskiego można pochwalić na razie, tu bardzo dobra interwencja wcześniej, to on delikatnie trącił tą piłkę, przez to to podanie od Hiszpana nie było takie dobre, oczywiście mowa o Borchy Galanie, który tą piłkę zagrał, można było lepiej, to oczywiste, ale bardzo dobre wejście i tam Łasiński też świetna reakcja, mamy teraz faulę Kacprze Dudzie, Wisła stara się troszeczkę w środku pola pograć, już znowu nie posiadaniu czegoś. Faulował Wojciech Kamiński, ale już przy piłce Wisła szybko wznowiła Mateusz Młyński, ale wycofanie do Borisa Moltenisa, to jak na razie Wisła dyktuje warunki. Odra, tak jak przewidywaliśmy, raczej cofnięta, szukająca kontrataków. Teraz Łasicki, przerzut do Dawida Żunki. Igor Sapała stara się podejść nieco wyżej, był zawodnik Krakowa Częstochowa, ale piłka do Moltenisa, ten na prawą stronę. Bartosz Jarok. Jarok do Mikiego Wiara, Wiar, piłka zwrotna do Jaroch, ale Wisła coraz wyżej. Długa piłka do Dawida Żunki, ten w polu karnym, troszeczkę jednak źle przyjął sobie futbolówkę. Dośrodkowanie, tam wchodzi Miki Wiar, ale zabrakło troszeczkę dokładności przy tej wrzutce, ale mimo wszystko dosyć niezła, będzie rzut rożny dla Wisły. No znany jest, już w pierwszym meczu poznaliśmy się na Dawidze Żunce, jeśli chodzi o dośrodkowania i to było równie dobre, ale bardzo dobra też interwencja. Chyba Piotr Karzemo, który fantastycznie zareagował w tej sytuacji, mamy tutaj powtórkę, tak jest, Piotr Karzemo, mój zawodnik Wisły, bardzo dobrze zareagował, gdyby nie on, Miki Wiar pewnie oddałby strzał i to była doskonała sytuacja, by prowadzić, myślę, że
dwóch metrów nie miałby problemu, by strzelić właśnie do bramki. Nawet z głowy, pomimo swojego wzrostu. Teraz będzie szansa dla naszych wyższych zawodników, bo mamy rzut rożny. Miki Biar już w narożniku. Będzie starał się dośrodkować w szesnastkę. Jest piłka już w polu karnym, ale wybija Odra. Dawid Żunka faulował przy tym pojedynku. Czy tam był faul? Mam pewne wątpliwości. No, na razie takie dwie sytuacje, w których ja mam wątpliwości, ten faul. Właściwie nie odgwizdany faul na Luisie Fernandezie, który bardzo dobrze akcję zapoczątkował w Wisła, ale nie odgwizdany tego sędzia. I teraz ten faul Żółki może tu prędzej bym się pokusił odgwizdanie niż wtedy nieodgwizdanie faulu na Luisie Fernandezie. No ale na razie kontrowersji i tak specjalnie nie ma, bo po prostu być nie mogło. Już wznawia od bramki Haluch. Długa piłka w stronę napastnika Odry, ale Wisła szybko przejmuje, jednak nie na długo. Nie wywalczył tej piłki Angel Rodado. A propos Rodado, zauważyliśmy, że chyba lekko tam troszeczkę odświeżona fryzura. Zobaczymy, czy dzisiaj pomoże to zawodnikowi, który na razie ten okres w Wiśle ma dosyć przeciętny. Bardzo dobry start. Przywitał się świetnie z trybunami R22, kiedy strzelił z Woleja w spotkaniu z Puszczą Woleja, nawet w drugiej minucie to miało miejsce, ale z czasem już niestety tak dobrze nie wygląda. Przede wszystkim nie jest skuteczny. Stara się grać czasami tułem do bramki i jest to dosyć zwinny napastnik, ale niestety bramek na swoim koncie na razie ma tylko 5 i to w tych pierwszych meczach, z czego 2 to są w Pucharze Polski z Legią 2. Teraz od bramki wznowi już Artur Haluch. Złe podanie od defensora Wisły Kraków. I będziemy mieli wznowienie od bramki właśnie. Już wznowił Haluch właśnie do kapitana. Rozgrywa już Kamiński, długa piłka. Ale radzi sobie z nią Wisła. Kacper Duda już ją odebrał. Luis Fernandez w posiadaniu piłki. Luis Fernandez nie zauważył świetnie wychodzącego na pozycję Angela Rodado. Ale będzie jeszcze okazja właśnie w tym ataku pozycyjnym. Rodado zszedł troszeczkę niżej. Podanie do Kacpra Dudy. Ale Wisła wycofuje od defensywy. Szkoda, że Luis Fernandez nie zagrał tej piłki do Rodado, bo był idealnie ustawiony. Byłby sam na sam prawdopodobnie z Arturem Haluchem. To też w tej rundzie jesiennej nie był pierwszym wyborem, jeśli chodzi o granie. To może za chwilę już Makuszewski, ale to podanie było fatalne do napastnika Odra Opole. A akcja naprawdę zapowiadała się dobrze, ale zepsuł to kompletnie Maciej Makuszewski. Igor Sapała pokazuje, że nie ma gdzie zagrać. Czeka na kolegów. Kacper Duda. Jednak troszeczkę Wisła przystępowała na tej intensywności w rozegraniu. Choć teraz przyspieszenie. Mateusz Myński. Niedokładne jednak podanie. Choć ta piłka szczęśliwie odbija się dla Wiślaków, ale to drugie odbicie nie było zbyt szczęśliwe. Finalnie piłka wychodzi poza linię boczną. Ostatni dotknął w kulkę Nowak, także już za chwilkę znowu Wisła. Chciałbym tu pochwalić Dawida Żunka za ten doskok. On zmusił właśnie na tym, żeby niedokładnie Odra w tej sytuacji podała. Mamy sytuację Wisły. Miki Wiar teraz już przy piłce. Jest Luis Fernandez, czy troszeczkę na prawą stronę, ale nie porozumiał się z kolegą. Stracił futbolówkę, ale szybko wybija Odra. Przepycha się już napastnik drużyny Sopola, ale zupełnie bezradny w tym pojedynku z Igorem Łasickim. Łasicki do Montenisa. I znowu Wisła spokojnie stara się konstruować ten atak bez żadnych głupich błędów. Drużyna Radosława Sobolewskiego stara się rozgrywać futbolówkę. Bilans historyczny jest zdecydowanie korzystniejszy dla Wisły, chociaż Odra ma swoje 12 zwycięstw. Ostatni mecz to 1-0 po niezłym właśnie występie Białej Gwiazdy na wyjeździe w Opolu. Tam wyróżnił się szczególnie Mateusz Łyski, który tym występem nie miał szczególnie dużo dobrych udanych, ale tą rundę na razie może zaliczyć, początek przynajmniej tej rundy może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Odał to już za chwilkę wznowi Odra Opole. Będzie zagrożenie pod bramką Wisły Kraków, bo do niej bardzo blisko. Już za chwilkę Mateusz Spychała wznowi za linii bocznej. Przepycha się już Bartosz Guzdek w polu karnym, ale tą piłkę jednak wywalcza Wisła. Szybko ją jednak traci przez niecenne wybicie. Dobry
pressing Mateusza Młyńskiego, ale znowu przy piłce Odra. No teraz mamy taką minutę, może troszeczkę więcej dominacji ze strony Odry. Nie ma to oczywiście większego przełożenia na razie, ale tu Wisła jest zepchnięta. To właśnie dobry teraz, ale mamy faul. Wydawałoby się, że Odra może jeszcze tutaj coś popuścić, jakąś sytuację, ale był faulowany Rotado, który dosyć często na razie się nam pokazuje, a gdyby koledzy go jeszcze bardziej dostrzegli, raz czy dwa, kto wie, czy Rotado nie miałby jakiejś sytuacji. Na razie i tak nie jest to taki dyskretny występ, jak ostatnio z Arku. 19 minuta spotkania, Bartosz Jaroch. Teraz od defensywy po raz kolejny Wisła. Jak na razie nie ma zdecydowanej dominacji. Co prawda Wisła jest dłużej przy piłce, ale nie jest to mecz taki jednostronny, którego niektórzy mogli się spodziewać, biorąc pod uwagę miejsce w tabeli. Przed tą kolejką Odra Opole traciła aż 11 punktów do Białej Gwiazdy. No i teraz faulowany zawodnik Wisły. Będzie rzut wolny, lecz do bramki około 40 metrów. Dobra pozycja do dośrodkowania na mol tenisa, można by było rzec, żeby coś z tego było, ale akcja tutaj widzimy, będzie dośrodkowanie, na razie ustawienie zawodnicy przed polem karnym, ale na pewno będzie wbiegnięcie, zobaczymy kogo poszuka w tej sytuacji, Igor Sapała czy Dawid Żółka, no to jest pytanie, kto właśnie wykona ten stały fragment gry. Teraz już za chwilkę wznowi Dawid Żółka. Dośrodkowanie w pole karne, ale troszeczkę ma kłopoty z celnością dzisiaj Hiszpan. Niemniej jednak będzie rzucał tu na wysokości pola karnego. Wznowi za chwilkę już Jaroch. To Jaroch, a właśnie szukał w tej sytuacji Dawid Żółka, czy nie miał tenisa, ale Jaroch też głową grać na pewno potrafi. Zresztą najlepszy asystent Wisły w tym sezonie, także potrafi dobrze dogrywać tą piłkę. Wrzutka w pole karne, ale dobrze interweniuje Odra. I teraz zablokowany strzał Jarocha, jeszcze uderzenie Młyńskiego, znowu piłka wybita i dalej Mateusz Młyński przy piłce. Wycofany do Luisa Fernandeza, kończy się na skrzydle do środkowania Rotado, ależ było blisko, to powinna być bramka, gdyby ona padła, to byłoby pięknej urody, do środkowania fenomenalne od Luisa Fernandeza i Rotado naprawdę był blisko, to były centymetry obok sutka. Wreszcie Angel Rotado dochodzi do sytuacji. Świetnie Luis Fernandez dośrodkował w pole karne. No chyba idealnie się nie dało. Angel Rotado próbował strzelać tak troszeczkę, ustawionym tyłem do bramki. Brakło tak naprawdę centymetrów, a Wisła mogłaby się cieszyć z kona. To była najlepsza sytuacja w tym spotkaniu. No Wisła miała tak na dobrą sprawę te dwie sytuacje do zagrożenia. Tam jakieś wybicia piłki ze strony Odry, też interwencje. I ze strony Odry tylko ten jeden bardzo dobry dribbling Hiszpana Borto Halana, a poza tym to Wisła dominuje, ale na razie nie ma tu przełożenia na wynik. Mamy 22 minutę i 0-0. Ale teraz świetny odbiór Igora Sapały. Sapała będzie szukał Jarocha, jednak zagranie do Rotado, odegranie. Już jest VR, strzelenie pole karne, jeszcze. Piłka utrzymuje się w 16, ale już wybita przez zawodnika Odry. Coraz bardziej gorąco jest pod bramką Odry Opole. Coraz więcej sytuacji stwarzy sobie Wisła. Coraz lepiej to wygląda. Coraz bliżej bramki. Dobry przerzut teraz Dawida Żółki. Dawid Żółka, bardzo dobre podanie i teraz świetne dogranie do Rotado i strzał zablokowany, ale sędzia stwierdził, że to Rotado nie trafił w piłkę, ale kolejna dobra sytuacja dla Wisły, coraz większa dominacja z udziałem Białej Gwiazdy, Odra Opole coraz większy tarapada. Świetne podanie Dawida Żółki w pole karne, no i wydawało się, że to jednak ostatni piłkarz Odry dotknął piłkę i też tak było. Piotr Rzemło ostatni dotknął futbolówkę, ale rzutu różnego nie ma od bramki Halów. Druga sytuacja Rotado w tym spotkaniu jest aktywny. To trzeba na pewno pochwalić, bo w ostatnich meczach aż tak z Resowią swoje sytuacje miał, ale nie takie dobre jak właśnie te. Chociażby faul teraz chyba Artura Pita, z tego co mi się wydaje.
wypracował sobie to Luis Fernandez bodajże, czyli najczęściej faulowany Wiślak. Wiele pretensji co do tego ostatnio, chociażby mieli kibice, że jest polowanie na Luisa Fernandeza, no trzeba się zgodzić, że najbardziej faulowany jest i to zdecydowanie już dzisiaj chyba trzeci faul na nim w 24 minucie. Jest aktywny, no ale to jest taki lider zespołu z Raymonda, więc musi też być kryty przez piłkarza każdego zespołu. Rzut wolny Igor Sapała, on dośrodkuje w pole karne już w 16 Moltenis, ale piłka nie trafia na jego głowę, łapie Haluch i szybko wznawia grę, rozpędza się już Halan, zagranie do Nowaka, Halan faulowany przez Łasickiego, jednak arbiter pozwala grać dalej. Kamiński, Rzemło. Niedokładne zagranie, ale Igor Sapała też tą dokładnością się w tej sytuacji nie popisał. Takie chyba bezsensowne troszeczkę wybicie się Igora. Tutaj można było pokusić się o po prostu przyjęcie nawet. Jeśli byłoby niedokładne, można by było doskoczyć, a przynajmniej Odra mogłaby przyjąć, a jeszcze coś z tego mogło być. Teraz Mateusz Miński blokował rajd Mateusza Sypiekała, który rozegrał 31 meczów w Ekstraklasie. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, jeśli chodzi o to, to za chwilę było dobre podanie od Bartka Jarocha do Mikiego Wiara, ale tam też interweniuje Piotr Rzemu, który w defensywie jest bardzo aktywny, jak na razie w tych minutach. Nie wiem, czy on najczęściej te piłki nie lubi, ale jeśli chodzi o środkowych praców na pewno, ale ogólnie o defensywę. Już za chwilkę od autu znowi Wisła Kraków. Bartosz Jaroch w bocznej strefie boiska, jednak defensorzy Wisły w 16 nie wchodzą. Zagranie do Mikiego Wiara, ale będzie kolejne wznowienie z autu. No i widzimy, że troszeczkę wyżej podchodzą defensorzy Wisły. Będzie okazja dla Borysa Montenisa czy też Igora Łasickiego, którzy w polu karnym dobrze się odnajdują w ostatnim czasie. Igor Łasicki chociażby asysta z Arką Gdynia przy bramce Borysa Montenisa właśnie. Zobaczymy, czy będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Jaroch, piłka w pole karne, ale znowu niedokładnie. Kacper tutaj jednak przy piłce. Niedokładne było to przyjęcie. No już kontratak rozpoczyna Odra. Wrócili jednak defensorzy Wisły. No i akcja przeciwnika zażegnana. Bardzo dobre zachowanie Igora Sapoły, który zastawił się w tej sytuacji. Można mieć pewne pretensje co do niektórych wyborów Igora, ale ten był jak najbardziej słuszny. Dawid Żunka, już świetna wymiana z Luisem Fernandezem. Szkoda trochę tego przyjęcia Luisa. Wygonił się tym, ale dobre podanie do Rodado. Niki Wiar próbował tą piłkę odegrać ponownie do Hiszpana. Hiszpan do Hiszpana właściwie, ale znowu to Piotr Rzemu interweniuje, jednak Wisła dalej w jej posiadaniu, po wybiciu Odry, dośrodkowanie i mamy faul dla Odry. Tutaj Mateusz Miński faulował zawodnika, mamy żółtą kartkę, jakieś zamieszanie tam, Rodado troszeczkę protestuje, starcie z Piotrkiem Rzemu i kapitanem Odry. Zawodników. Coraz większa przewaga Wisły. Mieliśmy kilka okazji, no ale właśnie ostatni strzał tutaj na dobrą sprawę kilka minut temu. Odra stara się bronić, większych ataków nie ma. Troszeczkę z jednej i drugiej strony mamy niedokładności. Te podania mogły być zdecydowanie niektóre lepsze, te wrzutki czy dośrodkowania. Niekiedy nie mają z tym większych problemów piłkarzy. Szczególnie Piotr Rzemło i właśnie Mateusz Kamiński. Już Niziołek przy piłce wchodzi w dribbling, ale szybko futbolówkę traci. Luis Fernandez ją odzyskał. Fernandez jednak spalnia troszeczkę tempo tej akcji. To samo mogliśmy zauważyć chociażby w pierwszej połowie meczu z Arką Gdynia. Często uspokajał grę Luis Fernandez. Często, czasami nawet niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Ale teraz było to uzasadnione, bo wysoko była dni piłka żony. Po raz kolejny Wisła w ataku pozycję z prawej strony. Bartek Jaroch. Bartek Jaroch, Igor
mecze już rozegrał 1, prawie 90 minut, a w pierwszym meczu wszedł na 40 minut na spotkaniu z Resowem. No i rozegrał przyzwoite, choć nie rewelacyjne spotkanie. Myślę, że byli w tamtym spotkaniu lepsi. Ślacy teraz mamy spalonego, dobry pomysł. Chyba Kasper Dudy z tym zagrajem, ale dobrze była ustawiona defensywa Odry i już zaraz nową grę. Tak jest. Brakuje troszeczkę takich 100% sytuacji. Są okazje dobre, ale nie było takiej sytuacji. Myślę, że można ten mecz jak na razie na te 29 minut ocenić. Jest przewaga Wisły, ale spodziewaliśmy się troszeczkę więcej ze strony Wiślaków, że ta kombinacja będzie zdecydowanie większa, będzie więcej strzałów i okazji. Ta Rodado sytuacja przed kilku minut, bodajże 20 minuta, była zdecydowanie najlepsza. No i jeszcze jeden strzał, poza tym wyblokowany uderzenie Rodady, które sędzia sklasyfikował jako niecelne trafienie. Rodado. Można jednak pewne aspekty pozytywne myślę wyciągnąć. To jest bardzo dobre przerzucenie, to Sapal, ale fatalnie Kacper tutaj na razie rozgrywa przeciętne, no bardzo słabe nawet spotkanie, dużo strat. Odra teraz w kontratakcie na prawej strony i zagranie, próba zagrania właściwie. Dawid Żółka bardzo dobrze ustawiony, próbował napastnik bardzo źle zagrać, ale trzeba dać teraz za to interwencję pochwalić, bo zapobieg groźnym ataku. Będzie już rzut z autu po stronie Odry Opole. Widzimy dorosłych zawodników w 16. Będzie rzut rożny, przepraszam. Znowu już za chwilkę właśnie Odra, konkretnie Borja Halan. Był aktywny w pierwszych minutach, bo można było właśnie tę sytuację wyróżnić, jeśli chodzi o Odrę, ale konkretnie zawodnie i dobra interwencja ze strony Wisły. Odra będzie starała się atak pozycyjny nawiązać, ale bardzo kiepskie to podanie ze strony Mateusza Spychały, kompletnie tutaj niedokładne, a była sytuacja, by dobrze tą piłkę zagrać. To nie był kryty tam na lewej stronie zawodnika z Odry, można było mieć pole karne, ale nie wykorzystali kompletnie tego Opolanie. Już Wisła zdobiła fał i coraz kolejny Wisła tą grę wznawia. I przybił co Luis Fernandez. Fernandez wchodzi pojedynek, ale traci futbolówkę. Rozpędza się Borja Halan, ale świetny ślizg Igora Sapały. Od autu znowu Odra Opole, ale trzeba pochwalić Igora za tą sytuację, bo zapobiegł naprawdę świetnemu kontratakowi. Jeśli chodzi o grę defensywną, bardzo dużo Igor Sapała naprawia błędów, jeśli chodzi o Kacpra Dudę. Trzeba za defensywę Igora w tym momencie pochwalić. Troszkę gorzej to z ofensywą. Takie piłki troszeczkę na oślep, czyli dokładne podbijanie, ale jeśli chodzi o defensywę, wygląda to dobrze. Teraz już piłka przejęta przez Wiślaków, konkretnie Fernandesa. Boris Mortenis zagrywa do Rodado, który bardzo zszedł na własną połowę boiska. Igor Sapała cofa tę piłkę do Borisa Mortenisa, który doskonale dostrzegł tam na prawej stronie Jarocha. Niestety to zagranie było dosyć kiepskie. Zdjęcie właśnie. Ale równie kiepskie było zagranie Pika w tej sytuacji. Jednak piłka wraca do Estończyka. Rozpędza się boczny defensor Odry. Świetna akcja kombinacyjna. Faulowany w środku pola zawodnik Odry Opole przez Igora Sapałę. Kolejna żółta kartka dla piłkarza Wisły. Pochwaliłem go za grę w defensywie, no to teraz trzeba... Może nie zganić, bo faul taktycznie trzeba tutaj było wszystko sfaulować, to była dobra sytuacja.
sytuacja, to o, ale tutaj jest ten Pelek, bardzo prosi, to nie udało, ale nic się nie stało na szczęście zawodnikowi. I tak około ponad 20 metrów do bramki, dobra sytuacja do dośrodkowania, wiemy, że Odra wysokich zawodników ma, więc może tu zakończyć. Myślę, że oczywiście też przegłował chociażby jeden Francuz, który ostatnio wybraliście, na pewno nie jest w aspekcie słaby, ale trzeba uważać, bo Wisła miała z tym problemy w poprzedniej rundzie. Tak jest. Już będzie dośrodkowanie w pole karne, kogo znajdzie zawodnik Odry. Jednak uderzenie, ale nad bramką nie musiał interweniować Mikołaj Biegański. Ciekawa próba zawodnika Odry. Mocne uderzenie, ale niecelne. Jeden z pierwszych strzałów Odry. Już Igor Sapoła, bardzo dobre zagranie do Luisa Fernandeza, który jest kompletnie tutaj niepilnowany. Luis Fernandez zagrywa do Mateusza Muńskiego. Mateusz Muński już na lewej stronie, schodzi do lewej nogi, ale tam bardzo dobrze się zachował Mateusz Spychała. Chciał dobrze Mateusz Muński i trzeba nawet go pochwalić za ten dribbling, ale jeszcze bardziej trzeba pochwalić Mateusza Spychała, który doskonale się w tej sytuacji zachował. W ostatniej fazie tego ataku pośliznął się troszeczkę na piłce Mateusz Muński, a wielka szkoda, bo gdyby ją opanował, co było oczywiście bardzo ciężkie, no to moglibyśmy mieć świetną okazję dla Białej Gwiazdy. Pod bramką już wznowi za chwilkę Artur Haluch. Będzie długa piłka w poszukiwaniu tych rosłych napastników, przede wszystkim Bartosz Guzdek. Ale on piłki jednak nie wywalczył. W posiadaniu już Wisła. Mamy kontratak Miki Wiar, ale świetnie pik już przy futbolówce Makuszewski. Odebrana jednak futbolówka przez Jarocha, ale za mocne troszeczkę podanie do Mikiego Wiara i oraz kolejne odbranie z Nowichalu. No nie jest to takie porozumienie między Bartkiem Jarochem a Mikiem Wiarem jak w tym pierwszym meczu z Resowiem. To zdecydowanie. To bardziej przypomina niestety spotkanie z Arką, chociaż nie jest aż tak źle, bo Miki Wiar kilka sytuacji miał, ale również jest troszeczkę schowany. Dobrze tam Artur wyje Mikiego Wiara, a to już Miński ma nawet czasami. Jeżeli już jest przy piłce, to więcej robi z nim niż właśnie Miki Wiar. Teraz w strzelenie piłki na połowę Wisły, ale dobra interwencja obrońcy. Już Mateusz Muński, a jak niewiele zabrakło, bo to podanie było dokładne, ale prawa za interwencję Odry. Tutaj można było właśnie zagrać piłkę do Muńskiego, który miał otwartą przestrzeń i dobrą sytuację, ale Wisła już spokojnie cofa po raz kolejny do ofensywy. Często to dzisiaj właśnie mamy ataki pozycyjne od defensywy, na spokojnie kilka podań, no i też kilka strat, które właśnie przydarzyła się przed chwilą. I teraz walczy o piłkę Kacper Duda, jednak wygrywa ten pojedynek skrzydłowy Odry. Faldowany zawodnik z Opola przez Igora Łasickiego. Będzie kolejny stały fragment gry. Do bramki Wisły jednak daleko, ale dobra centra może zagrozić bramce Mikołaja Biegańskiego. Sporo właśnie w ostatnich minutach mamy fauli. Tutaj zawodnicy nie próżnują i często próbują sobie tę piłkę odebrać i niestety nie wychodzi im to za bardzo. Odra chyba już trzeci stały fragment w ostatnich minutach ma, licząc rzeczywiście rzuty rożne. No z tego pierwszego nie wynikło dużo, mamy już przy piłce Hala. Na dośrodkowanie Rodado tą piłkę nie trafił w nią, bo gdyby ją trafił, no to by prawdopodobnie piłka wylądowała na połowie Odry. Skiksował hiszpański napastnik i będzie miał kolejną okazję Halana, by dośrodkować w pole karne. Zobaczymy, kto wygra ten pojedynek 16, czy Kamiński, czy Multenis, czy Łasicki, czy może Guzdek. Oni już w polu karnym. A może na przykład będzie to Piotr Rzemło? Kto wie, co się z tego wydarzy. Krótkie rozegranie. Strzeje piłki w pole karne. Mamy bramkę dla Odry. Nieporozumienie. Mateusz Biegański popełnia błąd w tej sytuacji. Źle wyszedł do tej piłki. Zaraz się dowiemy, kto to strzelił, bo niestety tego nie dostrzegłem, ale nie wiem, czy to nie był pierwszy. No cóż za kuriozum. Przed chwilą wymieniałeś jego nazwisko. Nie, chyba nie Piotr Rzemło. Za chwilkę zobaczymy. Te powtórki nie są zbyt jasne. Dośrodkowanie w pole karne nie upilnował chyba Piotra Rzemło właśnie. Chyba niepotrzebnie to wypominałem. Boris Modenis. W odpowiednim momencie dla wszystkich Wiślaków to o tym wspomniałem i były Wiślak z
zdobywa bramkę w tej sytuacji. Bardzo dobre zagranie, no i też Mikołaj Biegański. Można mieć pewne pretensje, ale zdecydowanie większe chyba bym miał do Moltenisa i defensywy w tej sytuacji. Choć z tego, co pokazuje realizator, no to piłki Piotr Rzemło nie dotknął, więc to chyba właśnie Helan jest strzelcem bramki. Po tym dośrodkowaniu taki centrostrzał szybko wpisuje się w polskie realia, hiszpański skrzydłowy. No i Wisła musi odrabiać. Kacper Duda już przy piłce, ale nie ma do kogo zagrać. Dobrze załowuje się w środku pola drużyna Noconia. Słabo na razie Wisła wygląda. Poza tymi sytuacjami ostatnie 10 minut to jest przewaga Odry. To zdecydowanie sobie trzeba powiedzieć. Bartosz Guzdek teraz i Boris Moltenis reaguje na tą sytuację. Ale niewiele brakło, aby Bartek Guzdek był sam na sam z Mikołajem Biegańskim. Ale nie jest to niezwykle zwrotny zawodnik. Boris troszeczkę szybszy. To też nie jest demon prędkości, ale wolnym zawodnikiem na pewno go nazwać nie można. Już Kacper Duda do Igora Sapoły. No na razie troszeczkę przypomina to mecz z Arką, tylko z tej strony, że Wisła miała więcej tych sytuacji i bardziej w posiadaniu piłki. Lepszy troszeczkę zagrań, ale zważywszy na rywala, można to porównać. Dla Wisły dzisiaj utrata punktu będzie niezwykle bolesna. Może nie oznacza to od razu utratę szans na baraże, ale na pewno trzeba punktować. Zdecydowanie. Już na prawej stronie Miki VR wchodzi dribbling. Zagranie w pole karne, jest tu już Jaruch. Jaruch, czy jest faul? Mamy 11 dla Wisły Kraków. Faulowany Bartosz Jaruch przez Macieja Makuszewskiego. Już za chwilkę. Że ja mam pewne wątpliwości, czy tam był faul. Zaraz sobie to zobaczymy na powtórkach. Jeśli nie, jeśli był ten faul, to brawa dla Bartka Jarucha, bo doskonale to wypatrzył. I w ogóle brawa za akcję na Wisłę w środkowej części. Wojska się ona tyczyła, Igor Sobała z Bartkiem, z Kacprem Dudą. Zagranie do Bartka Jarocha, oj. Powiem Ci szczerze, że jeżeli tam nie było zahaczenia, to może to... Ale chyba było zahaczenie. Zaraz zobaczymy, jak to zinterpretuje arbiter. Ja mam pewne wątpliwości co do tego karnego. Na pewno jakiś kontakt był, ale czy na tyle by Bartek Jarocha mógł się w tej sytuacji wywrócić i uzyskać karnego, zaraz się przekonamy. Myślę, że Bartek w sytuacji raczej będzie, bo sytuacja bardzo stukowa. Rozmawia arbiter z Maciejem Makuszewskim oraz Mateuszem Kamińskim. Jeszcze powtórka tej sytuacji. Wydaje się, że był zahaczany Bartosz Jarocha. Jeżeli tam był kontakt w tej sytuacji, to faul na pewno powinien być. Trącił kolano Bartosza Jarocha Maciej Makuszewski. Ale czy taką decyzję podejmie właśnie arbiter? Chyba tak jest. Chyba żadnych wątpliwości nie ma Leszek Lewandowski. Już za chwilkę Luis Fernandez podejdzie do jedenastki. Największy, najlepszy egzekutor rzutów karnych w Wiśle Kraków. Dużo tych planów było, bodajże 5 ich ma właśnie z rzutów karnych. I za to aspekt trzeba pochwalić Luisa, bo on zawsze tu potrafi tego bramkarza zwieść. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Już Luis Fernandez. No mamy decyzję. Wiemy, że to rzut karny będzie. Już zawodnicy ustawieni właśnie przed polem karnym. Luis Fernandez podchodzi do piłki. Wszędzie jak piszcze. I co z tego wyniku? Luis Fernandez! Nie ma bramki! Pochwaliłem go chyba w złym momencie. Broni Artur Halu właśnie. I teraz gubi się Dawid Żunka. Fatalnie wykonana jedenastka przez Luisa Fernandeza. Wyczytał go bramkarz idealnie. Lepiej chyba dla goalkeepera Odry Opole strzelić tego nie mógł właśnie Luis Fernandez. Faulowany jeszcze w bocznej strefie boiska Borja Halan, którego możemy pochwalić za to spotkanie. Świetne zawody rozgrywa Hiszpan. Jego rodak przed chwilą nie dał rady. No i Odra Opole prowadzi przy remonta. Dalej, 1-0. Trzeba pochwalić Borja Halana. Zobaczymy, czy ta bramka zostanie przypisana jemu, czy Piotrowi Rzemło. To się dowiemy w przerwie dopiero. Teraz nie mamy jak tego zweryfikować, ale na pewno to jest jeden z lepszych bramkarzy. On był niewidoczny, ale z czasem, gdy Odra zaczęła dominować, to właśnie on jest bohaterem dobrej gry tego zespołu. Ta Odra przy piłce. Właśnie ten piłkarz przy futbolówce zagrywa na lewą stronę. Tam jest Artur. Dośrodkowanie.
ale bardzo przeciągnięte. Rzut z Anki na Wisłę. Przed chwilą faulowany był właśnie Borja Haaland przez Dawida Żółkę i otrzymał boczny defensor Białej Gwiazdy żółtą kartkę, także kolejny żółty kartonik wyciągnięty tutaj naprzeciw piłkarzowi Wisły Kraków. Straci znowu Wisła piłkę, no na pewno będzie musiał swoją przemowę wygłosić Radosław Sobolewski w szatni w przerwie, tak jak miało to miejscu w meczu z Arką Gdynia, ale wynik identyczny, w tym samym praktycznie momencie od razu co Arka tydzień temu. Być może to będzie właśnie taki impuls, choć teraz już w szesnastce pojawił się Bartosz Guzdek. Jednak dobra interwencja Borisa Montenisa, ale będziemy mieli jeszcze rzut rożny. Bardzo duży stałek fragmentem ostatnio dla Odry. No i właśnie po tym stałym fragmencie gry zaskoczył. Co prawda ta piłka była podana na krótko, odegrana, ale można to oczywiście powiedzieć, że końce stałego fragmentu gry, czyli tego, czego się spodziewaliśmy. Wisła w końcu tą prawkę, można powiedzieć, ze stałego fragmentu gry z głowy. No bo zobaczymy, czy się to Piotr strzelił, ale i tak można to powiedzieć, że prawka została strzelona głową, bo i tak tam swój udział Piotr Żemon miał spory. Stawiał tą grę Maciej Marduszewski, bardzo dobrze gramy to z Montelizm. Posiadaniu, bardzo dobre zagranie, ale po raz kolejny Boris Montenis ratuje Wisłę. Jak można mieć pretensje przy tym golu, to Borisa tak teraz miał dobre interwencje w ostatnich minutach. Tak, i faulowany przy tym był Francuz, znawie już Mikołaj Biegański. Za chwilę będziemy mieli 45. minutę. I dowiemy się, ile arbiter Leszek Lewandowski doliczy do pierwszej części tego spotkania. Wiele przerw nie było, także prawdopodobnie taka symboliczna minuta, choć może jeszcze Wiśle to wystarczy. Jaroch, piłka w pole karne, dobra wrzutka, ale zablokowana przez zawodnika Odry. No już w bocznej strefie boiska Konrad Nowak, ale presowany przez zawodników Wisły. Boris Montenis, agresywne wejście, jednak przewinienia nie było. Teraz Guzdek, tak jest, to był faul na Igorze Łasickim. Już za chwilkę wznowi Wisła z rzutu wolnego. Dwie minuty doliczone do pierwszej części tego spotkania. Wznawia Igor Sapała. Sapałek, który stara się właśnie napędzić tą grę, jednak tą Miki Wijar wycofuje tą futbolówkę. Dawid Żółka widzi tutaj Mińskiego, dobra okazja była, żeby zagrać tą piłkę do Żółki, który biegał troszeczkę właśnie na obieg Igor Sapałek. Akcja toczy się zdecydowanie wśród obrońców. Na razie Wisła nie ma większego pomysłu, żeby tej Odrze jakoś bardzo zagrozić. Bartek Jaru, ale bardzo dobra interwencja. Na razie Bartek Jaru, myślę, nie zalicza dobrego zyska. Tak jak większość Wiślaków teraz, to że trzeba pochwalić Luisa Fernandeza za ten pressing, ale co z tego, skoro i tak piłkę przyjmuje bramkarz Odry. Tak jest, tak na razie bezbłędny występ goalkeepera drużyny z Opola. Będzie starał się wysłać długą piłkę w stronę skrzydłowych, konkretnie Makuszewski ją zgarnia. Już on przy piłce Kędziora, przepraszam, Kamiński przenosi ciężar na drugą stronę, ale bardzo niecelnie zabrakło w tej sytuacji bardzo dużo, aby zawodnik Odry piłkę przyjął. I już w ataku pozycyjnym Wisła Kraków niespełna 30 sekund do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Być może jeszcze jakąś jedną akcję Wisła skonstruuje. Igor Łasicki już w jej posiadaniu do Bartka Jarocha. Bartek Jarocha to piłkę do Montenisa wycofuje. Jeszcze jakieś strzelenie piłki wykonaniu Wisły by się przydało, bo to jest tylko 10 sekund, więc zaraz grę sędzia zakończy. A Wisła tak na dobrą sprawę nie za bardzo się śpieszy, by w tej sytuacji zagrozić. I arbiter gwiżdże, także zamiast tutaj zamiast strzelenia piłki w pole karne mieliśmy rozgrywanie między prawą, lewą obroną, a środkowymi obrońcami. Nie zrozumiała to wszystkie decyzje ze strony Wisły. Tak jest, Wisła Kraków przegrywa z Odrą o pole do przerwy 0-1. Nie wygląda zbyt dobrze gra Białej Gwiazdy, tak samo jak w tym spotkaniu z Arką. Nie będziemy mieli, miejmy nadzieję, dwóch równych połów, tak jak wspominaliśmy w programie przedmeczowym. Oby ta druga była nieco lepsza, no i Wisła odrobiła straty. Jak na razie przy remonta 0-1.
Rozpoczynamy drugą część tego spotkania. Jak na razie Wisła Kraków przegrywa Sodrom Opole 0-1. Teraz już mamy od razu przekrój ze strony Odry. Z tego Ahala, który wyglądał naprawdę bardzo dobrze w pierwszej połowie. To on przyczynił się do bramki zdobytej przez Odrę. Już wycofanie, podobnie jak tu Wisła starała się rozgrywać te ataki w pierwszej połowie, ale niestety na niewiele to się dla Wiślaków zdawało. Bardzo słaba ta połowa, teraz nieudany szlis Dawida Żunki i już odchodzi na dobrej pozycji. Bartosz Guzdek drybluje, teraz przedryblował Moltenisa, dośrodkowanie, podanie, ale Dawid Żunka to zablokował. Mimo wszystko jeszcze dalej Odra jest w posiadaniu piłki, ale bardzo dobra interwencja teraz ze strony chyba Aleksa Muli. Takie. Już napędził ten atak, jest Luis. Nie Luis, to jest Miki Wijar, doskonale właśnie Luisa napędził do strzału, ale no mocno niecelny, ale to była dobra próba Wisły, na pewno już Odra mogła w pierwszych minutach zaskoczyć, ale to Wisła miała swój atak i była groźniejsza. Trzeba pochwalić Aleksa Mulę za ten odbiór, bardzo dobrze wprowadził się w to spotkanie Hiszpan, który wszedł przed chwilą za Mateusza Mońskiego. Słabe spotkanie w wykonaniu Młynka właśnie. Chyba nie była to wymuszona zmiana. Teraz już Haluch rozgrywa od bramki. Długa piłka. Wygrywa tylko jednak Moltenis, ale dalej futbolówka w powietrzu. Panował ją Igor Sapała, naciskany mocno przez Wojciecha Kamińskiego. Faulowany przy tym Igor Sapała, ale Wisła szybko wznowiła. Osobiście mam problem co do Igora Sapały, jeśli chodzi o ocenę tego spotkania, bo do przodu nie wniósł jakoś specjalnie dużo, tak jak i większość Wiślaków. Na razie ofensywie wygląda po prostu słabo. Defensywie niekiedy zdarzały mi się dobre momenty, ale na pewno to też nie jest jakiś wybitny mecz z jego udziałem. Aleks Mula już zagrywa tą piłkę do Bartosza Jarocha. Bartosz Jaroch, dośrodkowanie w pole karne, tam czujnie defensywa Odry i już Odra jest w kontrataku, ale chyba nie będą się specjalnie śpieszyć, bo Wiślacy dobrze ustawieni. Mamy jakiś uraz Odry i przerwa na gra. Tak jest. Był tam faulowany Mateusz Spychała. Co dokładnie się wydarzyło? No tak, Aleks Mula potraktował łokciem defensora Odry, ale było się bez żółtego kartonika, których sporo było już w pierwszej części tego spotkania po stronie Wisły Kraków. Dawid Żunka ukarany żółtym kartonikiem, między innymi również Igor Sapała, także ci piłkarze muszą uważać. Aleks Mula jednak bez kartki. Ostra gra na razie ze strony Wisły, sędzia tych kartek nie szczędzi. Wznowiona gra i teraz mieliśmy taką stykową sytuację. Boris Molten jest bardzo dobra interwencja, ale co w tej sytuacji chciał do końca zrobić Luis Fernandez? Nie mam pojęcia, czy chciał wyprzedzić aż trzech piłkarzy Odry. Nie udało mu się tu zupełnie i już to Maciej Makuszewski próbował ataku, ale Wisła tą piłkę przechwyciła i będzie out dla Wisły po odbiciu piłki ze strony Odra. A propos Mateusza Spychały, który tam był faulowany. Naprawdę dobra pierwsza połowa. Myślę, że trzeba go pochwalić i nie miał większych problemów z Mateuszem Wiskim, który może miał jeden, dwa dobre zagrania. Miki Wiar też nie jest w tym spotkaniu aż tak aktywna. Przede wszystkim nie spisuje się jakoś rewelacyjnie. Bartek Jarok dośrodkowanie, ale to dośrodkowanie jest wypiąstkowane przez Artura Halucha. Zgarnia tą piłkę Igora Sapała, Dawid Żunka. Już jest Aleks Mula, który wszedł. Fantastyczne podanie Dawid Żunka i zablokowany strzał, ale to była doskonała sytuacja ze strony Wisły. I Aleks Mula, szczerze powiedziawszy, 5 minut, nie wiem, czy nie zrobił prawie tyle, co Mateusz Miński, 45. Świetna zmiana Radosława Sobolewskiego, jak na razie trzeba tylko go upieczętować się bramką i teraz będzie ku temu okazja. Wznowienie z rzutu różnego, oczywiście w narożniku Miki Wiar oraz Dawid Żunka. Trybuny domagają się bramki. Czy postraszy znowu Boris Moltenis? Czy może ktoś inny? Dawid Żunka, ale średnie dośrodkowanie w pole karne. Zgarnie jednak tą piłkę jeszcze Kacper Duda. Bardzo nieodpowiedzialne przyjęcie, ale jednak wyszedł cało z tej sytuacji pomocnik Wisły.
ma problemy dzisiaj Kasper Duda. Czy to z prostym nawet podaniem dwumetrowym, no i teraz Igor Łasicki wygrał tą piłkę. Sapała, ale dobrze tam w defensywie Odra. Naprawdę jest dzisiaj bardzo czujni są obrońcy Odry, którzy prezentują bardzo dobrą postawę. Widać, że te dwa czyste kąta z rzędu spotkania z Podbeskidziem i ostatnio Zagłębie zostały. To nie były przypadki, to naprawdę są solidnie grające zawodnicy. Teraz przy piłce Kacper Duda, podszedł troszeczkę wyżej, Bartosz Jarek, to właśnie on przy piłce, ale bardzo złe przyjęcie, biegł piłkarza Resowi, wybija już Odra w stronę Bartosza Gustka. Już Borys Maltenis przy futbolu centrum, może taki właśnie teraz wybijany piłek przez Odra, Wisła powinna to wykorzystać, bo powinien tutaj jakiś kontratak, czy po prostu atak pozycyjny zawiązać. Na razie nam niewiele się to zdaje. Ta sytuacja, którą miał Dawid Żółka, naprawdę dobra. Tutaj raz z prawej, raz z lewej strony próbują Dawid Żółka, właśnie tak przez Macieja Makuszewskiego. Ale to podanie akurat było bardzo dobre. Już Aleks Mula w dryblingu, ależ on się dobrze prezentuje na razie w tych pierwszych minutach. Dawid Żółka, dośrodkowanie i znowu wybita piłka i była dobra okazja dla kontry. Jest! Bo fatalny błąd Borisa Moltenisa już. O, ależ to było zagranie. Coś mniej więcej zrobili, jak Wisła w pierwszej połowie. Też te kontrataki były, jakie były. Aleks Mula. Dośrodkowanie wypatrzył tam doskonale Mikiego Wiera. Ja próbuję tutaj doskonałe zagranie. Ajajaj. Ale nie, bardzo też dobra interwencja jednego z piłkarzy Odra, ale coraz lepiej to wygląda, jeśli chodzi o Wisłę. Tak jest, rozpędza się biała gwiazda przede wszystkim. Aleks Mula, świetna zmiana. Po raz kolejny o tym mówimy. Teraz VR do Fernandeza. Przerzut na lewą stronę, Dawid Żółka. Czy tym razem będzie to dośrodkowanie celniejsze? Piłka w pole karne, ale wybija jednak futbolówkę Pik. Ale będzie kolejny rzut rożny. Nakręca się biała gwiazda. Być może kolejny stały fragment gry przyniesie coś bardziej efektywnego. Jakąś sytuację przede wszystkim. Miki VR. Dawid Żółka również do narożnika zmierza. Zostawia chyba Miki VR Żółce futbolówkę. Kto dośrodkuje w pole karne? Coraz lepiej wygląda też Dawid Żółka, no i Aleks Mula. Wisła jest coraz bliżej trafienia. Dobrze to wygląda w tych pierwszych minutach, ale przecież mogło im równie dobrze być 2-0, bo ta kontra fatalnie była zaprzepaszczona przez Odrę. No teraz Odry, Igor Sapała i próbował Aleks Mula, ale to na nic się stało. Igor Sapała teraz piętką świetnie zagrał, ale co z tego, skoro Odra ją przechwyciła i znowu Wisła w jej posiadaniu. Angel Rodado w dobrej sytuacji, ale zablokowany strzał. Aleks Mula i broni to bramkarz. No nie był to jakiś niesamowicie dobry strzał, ale przynajmniej Wisła próbuje i wygląda to coraz lepiej. Powtarzamy to bardzo często, ale w porównaniu do pierwszej połowy Wisła stworzyła mniej więcej chyba tyle sytuacji, co w tej pierwszej połowie. Tak jest, coraz lepiej Wisła wygląda. Wielka szkoda, że w tym ostatnim ataku więcej piłkarzy nie wyszło troszeczkę wyżej, no bo mogliby stworzyć przewagę liczebną, jednak musieli decydować się piłkarze Wisły na uderzenia z dystansu. Teraz Igor Sapała, on rozgrywa tą akcję, to on jest teraz dyrygentem. Igor Sapała na spokojnie. Czeka Wisła na ten moment, w którym trzeba przyspieszyć. Teraz podanie do Kacpra Dudy. Duda faulowany w bocznej strefie boiska i będzie szansa na dośrodkowanie w pole karne ze stałego fragmentu gry. To jest dobra okazja dla Wisły, by zagrozić Odrze o pole. Co prawda do bramki daleko, ale jest potencjał, by tutaj jakiś zawodnik Wisły wygrał pojedynek główkowy, bo jak dobrze wiemy w tej pierwszej połowie, to właśnie Borys Moltenis na współpracę z Mikołajem Biegańskim zawalił pierwszą bramkę. Nie jest to spotkanie Borisa takie jak poprzednie, chociaż poza tą błędną interwencją naprawdę spisywał się całkiem nieźle. Igor Sapała będzie tam, nie będzie dośrodkował, tylko zagrywa do Kacpra Dudy. Kacper Duda strzela piłkę w pole karne, ale wygrany pojedynek przez Wiślaka, tylko tyle, że tą piłka była lekko strącona i Odra wybiła to na rzut z autem.
Już właśnie z auto rozpocznie za chwilkę Wisła właśnie. Radzi sobie Modra z tymi dośrodkowaniami, czy też z lewej, czy z prawej strony. Rzadko Wisła dochodzi do takich sytuacji, choć może teraz Rodado w blokarnym wycofanie do Muli. Mula, uderzenie, ależ było blisko! Obok słupka, ale kolejna próba Hiszpana coraz groźniej. Tylko brakuje właśnie tego celnego uderzenia, brakuje tej precyzji, brakuje bramki Wiśle. Zdziwię się, jeżeli Alex Mula w tym spotkaniu nie zaliczy jakieś asysty albo bramki. Coraz bliżej do tego jest. No. I tak, zalicza na razie bardzo dobre wejście i ta zmiana pokazuje, że kto wie, jak będzie w następnym spotkaniu, czy on nie wyjdzie w podstawowej 11, ale to oczywiście jeszcze wszystko przed nami. Dobry teraz Luis Fernandez. A i jeszcze ta piłka trafiła. Wszystkie powiele się odbiła, ale bardzo dobrze też Rodado tam zareagował. Już do środka jest pole karne, właściwie piłka taka po ziemi cięta, dobra. Dośrodkowanie ze strony Jarocha i znowu Odra lepsza w powietrzu. Kolowo teraz Igor Sapała, rozpędzającego się piłkarza Odry Opole, ale trzeba przyznać, że Wisła nie może znaleźć sobie takiego dobrego sposobu na Odrę w tym meczu. Próbuje dośrodkowywać, próbuje konsekwentnie realizować ten plan Radosława Sokolewskiego, ale po prostu Odra jest praktycznie w 16 bezbłędna. Mało sytuacji ma Wisła, a jeżeli już je ma, no to nie potrafi ich wykorzystać. Teraz wznowi od rzutu wolnego bramkarz Odry Artur Haluch. Mówił przed sezonem Radosław Sobolewski, że gra Wisły będzie głównie polegała na dośrodkowaniu. I tak szczerze w tym meczu, no, zważywszy na postawę, grę głową Odry Opole i środkowych obrońców Odry, to myślę, że powinni tutaj spróbować Wiślacy czegoś innego. Właśnie takie zagranie, jakie próbuje Alex Mula z Dawidem Brzunką. Teraz mamy V. Właśnie takie sytuacje, jak miał Mula, coś takiego Wisła powinna tworzyć w tym meczu, bo nie wychodzi po prostu. Te Wiśle w tym meczu nie wychodzą do środkowania i na nic się zdają, bo naprawdę bardzo dobrze dysponowany Piotr Rzemło z kapitanem Mateuszem Kamińskim i bocznymi obrońcami na współkę też, którzy raczej w tym meczu, tego meczu do nieudanych nie zaliczają. Stały fragment gry dla Odry Opole. Borja Halan, on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Halan, piłka w pole karne, wychodzi Biegański, pewnie łapie futbolówkę, szybko stara się wznowić akcję, blokują to piłkarze Odry, no i musi poczekać. Były golkiper z gry Częstochowa, wychodzi na pozycję Alex Mula, rozpędza się Dawid Żółka, Lechpa na podanie do swojego rodaka się Żółka nie zdecyduje. Nie zdecydował się, bo tam dobrze był ustawiony lewą z piłkarza, który zapobiegł temu, by ten kontratak miał miejsce. Igor Sapała, już bardzo dobre zagranie do Kacper Duda. Zagranie na pole karne i znowu Odra wyjaśni futbolówkę. Tym razem jeden z pomocników Odry dobrze się zachował. Igor Łasiecki do Borisa Montenisa. Taki nieco chimeryczny jest Boris Montenis w tym spotkaniu. Kilka prostych błędów mu się przydarzyło. Nie jest to tak pewny Boris jak w tych poprzednich spotkaniach. Teraz dobry przerzut na prawą stronę do Jarocha. Jaroch jest już przy piłce. Będzie próba zagrania na 20 metr. Fernandez, wycofanie jednak do Dawida Żunki. Troszeczkę wyrzucił swojego rodaka tym podaniem z gry. Igor Sapała. Robi pomocnik Wisły do Aleksa Muli. Już jest zagranie, on wchodzi w dribbling, pociągany za koszulkę, jednak arbiter nie gwiżdże faulu. No i rozpędza się Odra. Mocne protesty Wiślaków, ale na nic się zdadzą. I teraz Odra też ma swoje pretensje, ale tam dobrze w defensywie zarobił. Luis Fernandez coraz częściej schodzi, właśnie by pomagać swoim kolegom w środku pola. To na pewno nie jest ten Luis, ale to może za chwilę coś z poprzedniej rundy. No właśnie, ten Luis z poprzedniej rundy wykończyłby to bez problemu. A tam jeszcze mamy jakieś kontrowersje co do rzutu karnego, ale nie wydaje mi się, by tam był rzut karny. To po prostu była zła reakcja Luisa, który wyprzedził jeden z piłkarzy Odry Opole. Świetne zagranie Aleksa Muli po raz kolejny. Dobre przyjęcie. Mogło być lepsze do Fernandeza. No i w tej ostatniej fazie troszeczkę się pogubił.
kupił. Nie protestuje nawet już Luis Fernandez, który znowu przy piłce. Zagranie teraz do Villara. Villar troszeczkę poplątały mu się nogi w tej sytuacji. No i rozpędza się po raz kolejny Odra. Halan faulowany. Kolejny żółty kartonik. Tym razem dla Bartosza Jarocha, ale w zupełności zasłużony. Tak, zdecydowanie tutaj był faul, a w tej wcześniejszej sytuacji Piotr Rzemuś dobrze zareagował, po czym jednak gdyby Villar się z tą piłką lepiej zabrał, zabrakłoby asekuracji. Kto wie, czy by to sytuacji sam nie był. Z jednej strony dobra interwencja, ale gdyby Villar lepiej się zachował, można by było mówić o dużym błędzie jednego z lepszych zawodników w tym spotkaniu. Leży dalej na boisku Borja Kanan, ale powoli się podnosi, będzie kontynuował to spotkanie. Jeden z lepszych, jak nie najlepszy piłkarz w tym meczu jak dotychczas. Ale Alex Mola, jak na razie, stawia też wysoką poprzeczkę po tym wejściu z ławki. Niemniej jednak przy piłce już Odra Opole będzie wznowienie ze stałego fragmentu gry, ze środka boiska praktycznie. Długie zagranie w stronę Macieja Makuszewskiego. Świetnie przyjął wtulówkę były reprezentant Polski Makuszewski w pole karne, ale tam nikogo nie było, choć jeszcze uderzenie z dystansu zablokowane przez Kacpra Dudę. Strzelnie jeszcze piłki w pole karne, ale nikt tam nie był, nikt nie nabiegał właśnie na to środkowanie, bardzo niecelne. Już w posiadaniu właśnie Wisła Kacper Duda do Żunki. Żunka do środka, Aleks Mula, chyba najlepszy piłkarz Wisły w tym spotkaniu jak dotychczas, pomimo tego, że spędził na boisku ledwie kwadrans. Jaroch, prawą stronę do Villara. Miki Villar wchodzi w dribbling. Villar, co zrobi teraz? Villar już do środkowania, ale bardzo niecelne. Nikogo tam nie było. Bardzo przeciągnięte, ale pokazuje Igor Łasicki, aby podejść troszeczkę wyżej, aby agresywnie spresować Odrę. Być może to jest właśnie sposób na tą drużynę. Myślę, że można tu było pokusić się o zagranie dołem. Tam dobrze byli zawodnicy dysponowani. Dobrze byli ustawieni. No a jak wiemy, właśnie ta druga wychodzi, więc troszeczkę tej decyzji nie rozumiem zagrania górą, ale i tak dalej się toczy. Na pewno to wejście pole karne zasługuje na pochwałę. Jedno z takich mieliśmy dobrych wejść Mikiego Villara, bo tego zdecydowanie w tym meczu brakuje. Co jak na razie Alex Mula potwierdza, a Mateusz Bliski w tym spotkaniu w pierwszej połowie zdecydowanie odstawał. Cóż za błąd teraz Wiślaków, ale chyba Borys Martynis utrzymał, tak? Jest, otrzymał tę piłkę, ale to zagranie na pewno było dalekie od ideału. Wisła dalej jest w posiadaniu. Już właśnie Alex Mula, dośrodkowanie piłki znowu zgrania. Mateusz Kamiński bardzo dobrze interweniował, też może się podobać obrońca w tym spotkaniu. Wznowiła Wisła, Igor Sapała przy piłce. Zagranie do Jarocha, który wcześniej popełnił ten katastrofalny błąd i wprowadził na minę Moltenisa. Dośrodkowanie z prawej strony, ale niecelne. Teraz Dawid Żunka do Aleksa Muli. On ma miejsce przed 16. Mula, bardzo mocne uderzenie, ale w środek bramki. Zabrakło precyzji kontra Odry, ale szybko zażegnana. I przy piłce znowu Wisła. 64. minuta. Coraz mniej czasu ma Wisła. Też i Radosław Sobolewski może spojrzeć się na ławkę rezerwowych. Tam między innymi James Igbekeme, być może jego wejście troszeczkę ożywiłoby grę Wisły, a jak wiemy, chwalone przez Radosława Sobolewskiego przede wszystkim za swoją motorykę. Zobaczymy, czy będą zmiany w Wiśle. Jednak mamy zmiany w drużynie Odry Opole. Opuszcza boisko Maciej Makuszewski, a w jego miejsce Maciej Urbańczyk. Maciej Urbańczyk, 27-letni pomocnik, nie jest wysoki, więc tutaj argumentów, jeśli chodzi o grę głową, na pewno nie będzie. W czym Odra jest mocna, ale między innymi piłkarz Stali czy Ruchu Chorzów zaprzyjaźnionego z Wisłą. To Jakub Raportów w CV może sobie zanotować ten oto zawodnik. Tylko dwa opuszczone mecze w tym sezonie, kilka wejść z ławki. No ale gol i trzy asysty to nie są słabe liczby jak na defensywnego pomocnika. Już pik po lewej stronie, wycofanie, ale rozpędza się Odra. Jednak blokuje ten kontratak Fernandez i teraz jest szansa na kontrę Wisły. Igor Sapała. Igor Sapała jednak faulowany przez Konrada Nowaka.
nie ma żółtej kartki. Wisła szybko wznowiła grę. Dawid Żółka po lewej stronie. Podanie do Aleksa Muli. Rozpędza się Hiszpan. Mula. Zagranie do Fernandeza do środka, ale naciskany był mocno, choć jeszcze Mula doszedł do tej futbolówki. Fernandez świetnie ją przyjął. Fernandez do Jarocha na prawą stronę. Będzie szansa na wrzutkę, jednak wycofanie do Fernandeza. Wstrzelnie piłki w pole karne, ale znowu ten pojedynek główkowy wygrywa piłkarz Odry. Zgarnie tą piłkę już Igor Sapała, Bartek Jaroch. Co zrobi Bartek Jaroch w tej sytuacji? Zagrywa do Luisa Fernandeza. To piłkę. Fantastyczna teraz sytuacja dla Wisły, ale bardzo dobra interwencja ze strony Odry. Luis Fernandez strzał zablokowany, to Odra ma swoją sytuację, ale co z tego, skoro to piłkę i tak bardzo dobrze wyłuskał Wiki Bijar. Już podanie, fatalne zagranie Igora Sapały, bo cóż on zrobił w tej sytuacji? To był Aleks Mula, to on tak katastrofalnie zagrywał. Chyba najgorsza akcja Aleksa Muli jak dotychczas w tym spotkaniu, ale Wisła się rozkręca. Wisła ma te sytuacje coraz groźniejsze, coraz częściej jest głębiej tego pola karnego Odry właśnie, ale bramki dalej nie ma. Teraz wybija pik, no i piłkę będzie już za chwilkę panował Boris Modenis. Mamy tutaj powtórkę, no zdecydowanie tutaj Kacper Duda i tak jest, to był Aleks Mula, który nie porozumiał się z Mikiem Wijarem. Tutaj trzeba było tą piłkę po ziemi zagrać, prosty, lekki sposób, była do tego dobra szansa. I już znowu Wisła posiadanie, myślę, że 70% Wisła może w tym meczu mieć, nie, jest 67, właśnie mieliśmy tutaj taką statystykę, 67 do 33 i Bartek Jaroch. Dobra interwencja Odry. I już będzie za chwilkę kolejny rzut rożny, bo poprzednich nic nie wynikało. Choć teraz w narożniku Luis Fernandez, to on będzie dośrodkowywał. Także mamy zmiany wykonawcy. Luis Fernandez, jaki wariant wybierze? Piłka już w polu karnym i doszedł do okazji Angel Rodado, ale znowu nad bramką. Druga dobra sytuacja Angela Rodado, chyba nawet lepsza niż ta pierwsza, ale ta pierwsza była szczerze lepiej wykończona, tam brakło centymetrów, tutaj brakło, no ale lepiej tamtą sytuację mimo wszystko wykończyć, tam brakło może kilkunastu centymetrów, tutaj jest pół metra nad bramką Rodado przestrzelił, na pewno jest aktywniejszy niż w tych poprzednich meczach, ale co z tego, skoro i tak bramki dalej dla Wisły nie ma. Świetnie opanował piłkę Igor Sapała i już napędzony ten atak. Rodado do Wijara, on już w polu karnym. Wijar, zagranie w 16. Rodado, świetna interwencja bramkarza Odry, jednak dobija Luis Fernandez i mamy 1-1. Wisła wraca do gry. Trzeba Wisłę bardzo pochwalić, bo nie był to łatwy moment dla Odry i wiemy, że w takiej sytuacji często te zespoły potrafią bronić i wychodzić jakoś z opresji w tych sytuacjach, a Wisła ma jeszcze bardzo dużo czasu, bo to jest ponad 20 minut. Bardzo zmiana Aleksa Muli odmieniła to spotkanie. Coraz lepiej wygląda Angel Rodado. I tak szczerze powiedziawszy, ten bramkarz jest dzisiaj po prostu niesamowity, co on robi w niektórych sytuacjach. To powinien być gol Angela Rodado, ale i tak udało się Wisłę tą bramkę strzelić. Posłuchajmy remonta. Bramka, miejmy nadzieję, napędzi białą gwiazdę. Już przy piłce, znowu Wisła odebrała przed chwilą futbolówkę. Sapała do Rodado, przyjmował piłkę naciskany. Zrobił z tego co mógł, ale był faulowany przy tym wszystkim i będzie kolejna sytuacja dla Wisły z rzutu wolnego. Do bramki daleko, ale może być to niezła sytuacja dla Borisa Montenisa, czy też innych zawodników. Dzisiaj bardzo aktywny w polu karnym Angel Rodado, więc być może to za chwilkę tam akcję wkończy. Szczerze powiedziawszy, podoba mi się dzisiaj Angel Rodado. Robi robotę i wygląda zupełnie lepiej od tych poprzednich meczów. Stwarza sobie sytuację i gdyby nie brakłeś, no to po prostu to byłby gol. Fantastyczna była ta interwencja Artura Haluka. Schodzi do tej piłki Rodado. Już będziemy mieli zagranie w polu karnym. Igor Sapała. Dobra interwencja po raz kolejny od polu karnym. Aleks Mulat w jej posiadaniu. Dobre dośrodkowanie. I też znowu Miki Wijar tę piłkę zgarnia. Miki Wijar.
ja. Ale tutaj przy piłce już Bartosz Kuzma. I presuje Miki Wiar zawodnika Odry, Urbańczyka właśnie, fauluje przy tym. Kartonika nie ma, ale kontra przerwana. Wisła napędza się tym swoją grą. Konstruuje kolejne akcje. No i chyba te ostatnie 20 minut plus to, co doniczy arbiter Lewandowski, będzie pod dyktando Białej Gwiazdy. Powiedzmy sobie otwarcie, Wisła w tej drugiej połowie wygląda bardzo dobrze. Brakuje tylko bramek. Aleks ma odmienił to mecz. Wygląda dobrze Arthur Rodado. Luis Fernandez się rozkręca. Miki Villar też całkiem nieźle wygląda. Tutaj mamy powtórkę tej bramki. Tam próbował interweniować chyba Piotr Rzemło. Nie, to nie był Piotr Rzemło. To był Mateusz Kamiński. Mateusz Kamiński Rzemło w tamtej sytuacji też po jego nodze poszła piłka. Teraz starcie Piotra Rzemło właśnie z Angelem Rodado. Arbiter uspokaja sytuację. Ale kompletnie bezsensowne starcie w tamtej sytuacji. No tutaj Piotr Rzemło pierwszy wystartował, żeby powiedziawszy to Angela Rodado, ale już się przeprosili, nie ma złej krwi. Trzymał Piotr Rzemło Rodado i ten też go za koszulkę pociągał, więc ostatecznie jest faul dla Odry. No mocno tutaj Piotr Rzemło miał dużo pretensji do Angela, ale na szczęście obaj zawodnicy sobie to wszystko wyjaśnili i będą żyć na pewno zgodnie. No, czy w zgodzie w dalszym części spotkania to może nie, bo mimo wszystko Rodado to napastnik, a Piotr Rzemło jest środkowym obrońcą, więc siłą rzeczy starcia między nimi będą. Świetny odbiór Luisa Fernandeza, próbował ten atak na pęcie, ale się to nie udało. Szybki jednak odbiór Kacpra Dudy i Sabała rozgrywana lewą stronę, troszeczkę za plecy to zagranie do Żunki, ten zwolnił akcję i Igor Sabała, ale dalej Wisła oczywiście przy piłce. Żunka, już piłka zwrotna właśnie do niego, czy był faulowany? Arbiter jednak nie gwiżdże. Jest to pewna kontrowersja, bo Wisła miałaby tylko jedną sytuację z rzutu wolnego, ale już piłka rozgrywa Odra. Myślę, że tam troszeczkę Dawid dołożył od siebie, ale już Odra naprawdę w dobrej sytuacji. No ależ teraz Boris Boltenis fantastycznie naprawił swój błąd. Tam doskonale w dribblingu, nie wiem do końca, który to był zawodnik Odry, niestety nie chcę numeru pokazać do końca, nie widzimy z tego stanowiska do końca, kto to był, ale na pewno trzeba Borisa za ten rajd pochwalić. Kacper Duda już przy piłce, Dudy zawodnik Wisły, Żółka do Igora Sapały, Sapała. Zagranie do Łasickiego, Łasicki na prawą stronę do Jarocha, być może teraz dośrodkowanie w pole karne, zgarnięta to piłka przez defensora Odry, ale pazernie wchodzi na nią Luis Fernandez, znowu tałku Wisła, dwa obrężenie bramki Odro pole. Tym zawodnikiem, który tam dobrze wszedł trybik i Boris po zasekurował, był Konrad Nowak, który naprawdę dobrze to spotkanie takie w wykonaniu Konrada ma lepsze, gorsze momenty, ale na pewno nie jest tak dobre jak na pewno na drugim skrzydle Borcha Halan, czy nawet trochę chyba Maciej Markuszewski też myślę, że prezentował się lepiej, bo on już oczywiście wojsko opuścił, no i na pewno środkowi obrońcy są. Dalej Wisła w posiadaniu piłki, bardzo dobrze zagrał Igora Sapałę, dobranie do Bartka Jarocha, ale świetnie to Artur Pik reaguje. Ładnie przepuścił sobie piłkę między nogami teraz Igor Łasicki, tym troszeczkę zyskał w tej akcji. Moltenis cofnął się trochę, Aleks Mula ubiegł się teraz za rozgrywanie gry. Piękny przerzut na prawą stronę do Jarocha, ten dośrodkowuje w pole karne, ale już zabrał się z tą piłką Luis Fernandez, ale przy tym faulował Mateusza Kamińskiego w polu karnym. No gdyby mu to wyszło, to mielibyśmy fantastyczną bramkę być może. Przede wszystkim to przyjęcie w ogóle, gdyby to wyszło, no naprawdę byłoby pięknej urody. Troszeczkę zabrakło, szczególnie to był faul na Piotku Rzemło, ale trzeba i tak to Luisa pochwalić, bo niewiele brakło, żeby to przyjęcie naprawdę było dobre. No i też defensora Odry też można pochwalić, bo nie dał się stłamsić w tej sytuacji i dobrze, można powiedzieć, tą piłkę wyłuskał, bo jest oczywiście dla Odry, ale to jak już to powiedziałem, to stracili tą piłkę po wybiciu bramkarza. Będziemy mieli zmiany w Wiśle Kraków już za chwilkę. Na boisku zameldują się Taci oraz Sergio Benito. Kto do zmiany? Być może Igor Sapała, który już żółtą kartkę na koncie ma.
No i też pewnie Angel Rodado, będzie zmiana 1-1, chyba że Radosław Sobelski będzie chciał zagrać na dwóch napastników. Teraz Alex Mula przy piłce, wycofanie do Kacpra Dudy, spokojnie rozgrywa Wisła, Alex Mula troszeczkę przyspiesza tą akcję, zagranie do Jarocha, troszeczkę znowu zabrakło dokładności. Wisła utrzymuje się przy piłce, jednak nie na długo. No, no już za chwilkę będziemy mieli wznowienie salto. Już jest strata i mamy zmiany. Schodzi z boiska Igor Sapała schodzi z boiska Zataczyko i schodzi także Angel Rodado za Benito. Zobaczymy, co ci zawodnicy wniosą, ale zmiany jeden do jednego, bo Tarci na pewno będzie grał w środku pola. Ostatnio bardzo dobra asysta, bardzo ładna asysta z Arką, świetne wejście też Tarciego, które odmieniło ten mecz. No Benito troszeczkę gorzej, ale ma dzisiaj podobny czas co do meczu z Arką, też tam było mniej więcej 15 minut, no plus oczywiście doliczony czas. Warunki troszeczkę inne, teraz być może Sergio Benito będzie miał więcej okazji, aby się wykazać. Teraz Duda, zderzyli się piłkarz Odry, ale już w posiadaniu piłki VR Duda, troszkę dokładności zabrakło, ale plan był dobry. Leży na boisku dalej zawodnik Odry Opolea, kompletnie pik po tym zderzeniu z kolegą z drużyny, nie podnosi się dalej, chyba jest to coś poważniejszego. Cierpi teraz, ale już tam bramka Szkody pomaga zawodnikowi Arturowi Pinkowi. No zderzenie miało miejsce właśnie z Wojciechem Kamińskim. No i Alex Mula też tam troszeczkę nogę włożył i to też dołożyło właśnie do tego starcia, ale na pewno było to bardzo bolesne. Zdecydowanie tak. Dalej leży na boisku estoński defensor. Ma pewien problem z utrzymaniem równowagi, także chyba będzie szykowana zmiana. Nie będzie prawdopodobnie chciał Adam Nocoń ryzykować w tej sytuacji, choć podnosi się, chodzi. Zobaczymy, czy będzie kontynuował spotkanie. Na pewno Odra będzie teraz grała na czas, bo co im pozostaje? Wisła ma swoje. No, niedawno mówiłem, że jeszcze dużo czasu, teraz już tego czasu jest troszeczkę mniej, bo ponad po 13 minut plus doliczony czas, więc to nie jest dużo, no ale gdy Wisła będzie atakowała, no to wszystko się wydarzyć jeszcze może. Dobrze zgarnia tą futbolówkę Duda po wybiciu piłki. Po raz drugi zgarnia tą piłkę, ale już był kontakt z ręką, także Odra będzie dalej w jej posiadaniu. Tak jest i już za chwilkę będzie rozgrywał futbolówkę Maciej Urbańczyk. Odrzutu rolnego Ziołek, Urbańczyk są przy piłce, naciskany przez Dudę, świetny odbiór, już przy piłce Tadzi, naciskany, faulowany, odpycha Urbańczyka, nie chce odejść od futbolówki pomocnik Odry, ale już Wisła rozpoczyna kolejny atak, coraz mniej czasu zostało Białej Gwieździe, aby odwrócić los tego spotkania. Odra pole, na pewno ten punkcik by poszanowała, Wisła walczy tutaj o pełną pulę. Kacper Duda na prawą stronę do Jarocha, Jaroch pole, garnet, tam jest Benito, jednak nie zamknął tej akcji, jeszcze Mula odbicie, no była to groźna sytuacja. Troszeczkę dużo szczęścia Wisła miała, zarówno szczęścia jak i pecha, bo gdyby ta piłka się troszeczkę lepiej odbiła, to Benito by stał przed bardzo dobrą sytuacją, to nie było jakieś rewelacyjne. Po raz kolejny faulowane, nie, to jest typowa gra na czas, to są łapanie fauli, może ewentualnie jakiś stary fragment czy kontra w wykonaniu Odry, no ale to Wisła jest zdecydowanie przeważa w tym meczu, no ale wynik jest 1-1. Nie wiem, co przed chwilą Leszek Lewandowski zobaczył na boisku, że podyktował rzut wolny dla Odry Opole, niemniej jednak szybko wykonali ten stały fragment, który podopiecznie Adama Nocoń'a i już Wisła rozgrywa kolejną akcję. Widzimy, że kolejne zmiany są przygotowane w Odrze Opole, ale to za chwilę. Jak na razie Żunka spokojnie starają się wypracować dobrą okazję. Tachi wszedł między stoperów, ale to on podchodzi nieco wyżej. Piłka na prawą stronę. Bartek Jarok już do Igora Łasickiego. Spokojnie Wisła stara się zapoczątkować ten atak. Już Boris Montelizar to podanie bardzo kiepskie. Zgarnia tę piłkę, Mateusz spychała i dobrze od rawek
kontrataki. No właśnie to, na co mogą liczyć, to właśnie te kontry, ale bardzo dobra asekuracja ze strony Karlsbradenu, który co lepiej wygląda w tej drugiej połowie zdecydowanie, tak jak i każdy z Wiślaków. Nikt chyba nie wygląda tak jak w tej pierwszej. Do pierwszej połowy mamy dużo zastrzeżeń co do Wisły, a już w drugiej można mniej więcej pochwał Wilkiem i skierować akcję, toczy się prawą stroną. Zobaczymy co Wisła, no na razie spokojnie, starają się tą akcję kontynuować bez pośpiechu. No, przydałby się ten pośpiech, ale z drugiej strony to ma być składna akcja, ale chyba nie takie podanie w wykonaniu takiego, jakie miało właśnie miejsce teraz. Halan już przejął to piłkę, ale świetny Kacper Duda jest Miki Wijar, to jest doskonała sytuacja dla Wisły. Miki Wijar, piłki pole karne i gdyby tam był lepiej ustawiony Luis Fernandez, to byłoby bramka, bo tam źle ustawił się bramkarz, chciał łapać tą piłkę i później odkrył swoją lewą, swoją prawą stronę bramki. Ale Wisła naciska coraz bardziej, Szumka podchodzi na 20 metr już praktycznie, Aleks Mula w bocznej strefie boiska wchodzi w dribbling Mula, ale blokowany przez właśnie Mateusza Spychałę, będzie rzut rożny, kolejna szansa dla Wisły, coraz mniej czasu zostało pod opieką Radosława Sobolewskiego, no ale trybuny żyją, trybuny motywują tutaj piłkarzy, aby teraz właśnie padła ta bramka, już za chwilkę dośrodkowywać będzie ze stałego fragmentu gry Wisła, piłka w polu karnym, ale wybijana, już na 20 metrze jeszcze uderzenie zablokowane i nie zdąży bramkarz Odry, będzie kolejny stały fragment gry, biegnie już do narożnika Luis Fernandez, to on za chwilę wykona właśnie ten rzut rożny, piłkarze Wisły zostają w polu karnym. Śpieszy się Wisłaką, ale tak być musi. Kuczno, jeden z zawodników. Słuchaj, ale chyba już wszystko tak jest. Bartek jakby już dośrodkowanie. I właśnie ten piłkarz, jak to nie wypadło. Ale ta piłka wydawałoby się, że dobrze leciała, ale mimo wszystko to tam chyba sporo brakowało, by to w siatce się znalazło. Takie złudzenie, można powiedzieć, w sytuacji. No i znowu kolejny stały fragment gry, Luis Fernandez, piłka słana w pole karne, dobra wrzutka, zamieszanie w 16, czy tam była ręka, czy będzie VAR? Szczerze powiedziawszy, tam było wybicie, ale nie wiem, czy to się klasyfikuje na zagranie właśnie ręką, ale zdecydowanie kontakt z ręką był. Pytanie, czy to właśnie jest na rzut karny. Sędzia już na pewno jakiś kontakt z VAR-em ma, więc musimy chwilę poczekać właśnie. A pierwsze co, to oczywiście zmiana w Odrze. Tak jest, mamy zmiany już za chwilkę na placu gry. Zameldują się Antoni Klimek oraz Michał Bednarski. Opuszcza boisko Bartosz Guzdek. Męczył obrońców Wisły, ale na listę strzelców nie zdołał się wpisać. No i kto jeszcze opuszcza boisko? W drużynie Odry Opole. Jest to Borja Halan. Dobre spotkanie w jego wykonaniu. W drugiej połowie troszeczkę przygas, ale pierwsza jak najbardziej świetna w jego wykonaniu. Można powiedzieć, że nie wiem jak się rozkręcić w tej drugiej połowie, bo odrabia zaledwie kontrataki. Właśnie tylko na początku, pierwsze 5 minut. Jakieś sytuacje z Odry, które mogły właśnie skończyć się inaczej, bo nie były kontratakami, tylko po prostu atakiem pozycyjnym. Wtedy jeszcze Wisła nie stawiła aż tak na ofensywę, jak właśnie w tamtych minutach. Już tak się bardzo ładny zwód. No Kacprad to zagrywa, która wydaje się, że często tak na się lewą stroną toczy, chociaż ostatnio mamy troszeczkę więcej gry prawą stroną, ale co właśnie na tą prawą stronę, do Bartka Jarowa. Bartek Jarowa. Już tak się, ale bardzo dokładnie zagranie już fakt po raz kolejny. Taci tą piłkę niedokładnie zagrywa, także to wejście na pewno nie jest tak dobre jak Aleksa Muli. Ale będziemy mieli kolejną zmianę, opuszcza boisko Miki Wijar, w jego miejsce Michał Żyro, także zmiana 1-1, jako prawy skrzydłowy będzie rozgrywał te ostatnie 6 minut, plus to co dolicza arbiter tego spotkania właśnie Michał Żyro, ale już Żyro w 16. Zobaczymy, czy będzie to przełamanie Michała Żyro, bo dawno bramki dla Wisły nie zdobył. I jeśli już grano, to właśnie na tym prawym skrzydle jest mocna dyskusja na tym, czy on powinien być tym prawym skrzydłowym, czyli piłka pole karne po raz kolejny. Mateusz rozpychała na rzut rożny i Wisła zostało ponad 5 minut, to jest
bardzo mało, ale jeszcze Aleks Mula przed polem karnym próbował uderzenia. Tam jest Bartek Jaro i będziemy mieli chyba rzut rożny, mi się wydaje, że jeszcze zdołał uzyskać Bartosz Jaro. Tak jest, już na rożniku Luis Fernandez. Te rzutki Fernandeza w tej drugiej połowie na pewno są groźne. Zobaczymy, na jaki wariant teraz decyduje się Hiszpan. Fernandez, piłka w pole karne. Tam skacze Boris Modenis, ale znowu piłka wybijana. Żunka do Dudy, ten na prawą stronę do Aleksa Muli. Mula wchodzi w pojedynek 1 na 1. Mula, ale świetnie sobie radzi przy linii bocznej. Mula, dośrodkowanie w pole karne. Luis Fernandez! Cóż tu się wydarzyło? To było nieprawdopodobne, co zrobił Aleks Mula. Ten piłkarz robi różnicę. Miałem pewne wątpliwości, czy ten piłkarz powinien grać za Mikiego Villara w tym meczu. Teraz nie mam żadnych, to jest piłkarz o klasę lepszy od Mikiego Villara. Miki Villar to jest na pewno dobry zawodnik, ale Aleks Mula, to co robił w tym meczu, to jest zdecydowanie MVP. To co ten piłkarz zrobi, chyba Luis Fernandez to wykończył. Nie jestem przekonany, tak jest. Luis Fernandez, no cóż, to też jest środkowy pomocnik ofensywny. Fantastycznie to co Wisła w tej sytuacji zrobiła. Mamy Raymonda. Luis Fernandez po raz kolejny w pojedynkę, można powiedzieć, ratuje Wisłę Kraków, bo to on strzelił drugą bramkę w tym spotkaniu, ale nie możemy zapomnieć o kuście Aleksa Muli po tej prawej stronie, ależ wkręcił w murawę defensora Odry Opole. No i Wisła Kraków na 3 minuty przed końcem obejmuje prowadzenie. Absolutnie zasłużone prowadzenie, tu nie ma o czym mówić. Wisła zdominowała Odrę w drugiej połowie, starali się piłkarze Odry. Trzeba pochwalić mimo wszystko za to, bo Odra nie gra jakoś źle. W tej pierwszej połowie naprawdę wyglądali dobrze, w drugiej już się bronili, ale obrońców na pewno mimo wszystko trzeba pochwalić. Ale gdy przyszło co do czego, to Wisła udało się jej strzelić tą bramkę, ale dalej, jeszcze mecz jest otwarty, wszystko może się wydarzyć, Odra jest na tarciu. Tak jest, Niziołek już na prawe skrzydło, dośrodkowanie w pole karne, tam walczy napastnik Odry, jednak Bednarski sobie kompletnie nie poradził w tamtej sytuacji, no już rozpędza się Jaroch, jednak zwalnia tą akcję, mądrze defensor Wisły, no i teraz Biała Gwiazda właśnie będzie chciała dotrzymać ten wynik do samego końca, ale w spokoju, takim jak to robi w obecnym momencie, rozgrywając futbolówkę. No troszeczkę Odra się teraz otworzyła, więc będzie więcej przestrzeni dla Wisły, ale oni też nie podejmują jakichś wielkich ataków, szanują tą piłkę, wiedzą, że jest wynik korzystny i gdy przyjdzie to do czego, to wtedy zaatakują, ale Odra się stara się, bo nie mają nic do stracenia na tę sprawę. Bartosz Jaro wygrywa ten pojedynek, ale tam jest też czujny. Także odpadać stały fragment gry, pewnie pójdzie jakieś strzelenie piłki, chociaż takie ustawienie nie, jednak pewnie tego strzelenia będzie, pewnie będzie krótka gra, a strzelenia przyjdzie w doliczonym czasie, o ile Odra na tę piłkę będzie miała posiadanie. A teraz jeszcze dwie zmiany w Odrze, Olek Konrad Nowak, Szedmi Kinisz, który w pierwszym meczu z Wisłą prezentował się, ale już teraz piękny zbyt Mateusza, fantastycznie to zrobił. Już od razu na tarciu strzelnie z boiska Kamiński, ale teraz dośrodkowanie w pole karne. Machnął się troszeczkę Jaroch i już piłka w 16 Wisły. Zablokowany ten strzał przez Jarocha i będzie korner dla Odry. Myślę, że można się tutaj obawiać Odry o pole, bo jednak Wisła właśnie po tym stałym fragmencie gry w pierwszej połowie straciła bramkę. Teraz dobrze Wisła reaguje obronie i Kacper Duda do piłki z gary. Mamy kontra, ale źle to troszeczkę przyjął tą futbolówkę Aleks Mula. Już zagranie do Benito. Benito, nie wiem czemu nie uderzał w tej sytuacji. Doskonała była sytuacja. Jeszcze Aleks Mula, ale beznadziejne to było dośrodkowanie do Benito. Właściwie można powiedzieć do Benito, ale wyszło do nikogo.
Tak jest, no ma swoje dobre zagrania Elektrona w tym spotkaniu, ale przydarzają mu się też takie kompletnie nieudane. Między innymi to wcześniejsze podanie do Jarocha, czy to dośrodkowanie w stronę Benito, ale trzeba pochwalić Kacpra Dudę za walkę do końca. Nie wybijał futbolówki, chciał się przy niej utrzymać, no i zagrał do Benito. Była to dobra okazja dla Wisły, ale teraz rozpędza się jeszcze Odra. Jeszcze ostatnie sekundy podstawowego czasu, więc zobaczymy, ile arbiter Lewandowski doliczy do drugiej części. 3 minuty doliczone do drugiej części tego spotkania. Zabawił się niepotrzebnie przed chwilą Borys Modenis w bocznej strefie boiska i będzie rzut różny dla Odry Opole. Jedna z ostatnich szans, jeszcze Artur Haluch nie idzie w szesnastkę Wisły właśnie, ale będzie zagrożenie i to spore. Wszyscy piłkarze Wisły w swoim polu karnym. Na pewno będzie tam zacięta walka, lekko dojdzie do pozycji strzeleckiej, dośrodkowanie, jest zamieszanie w szesnastce, Żunka wybija, ale Odra dalej przy piłce. Ale teraz miejsca miał świeżo, co dopiero zawodnik Klimek, ale niedokładnie zagranie. Wisła w kontrataku, i tutaj trzeba uderzać, panie Benito, nie zdecyduje się Benito na uderzenie, ale to... Niewiele brakło, by to podanie było dokładne. Bardzo dobra interwencja chyba Mateusza Spychały, który rozgrywa dobre spotkanie w defensywie. Trzeba go pochwalić i w tej sytuacji zapobiegł trzeciej bramce, bo naprawdę może trzeciej bramce to by się dopiero okazało, ale doskonałemu kontratakowi Wisły. Przy piłce Odra, przed chwilą na boisku zameldował się Michał Klec, już piłka przy szesnastce, strzelanie piłki w pole karne, ale na spokojnie Wisła ją opanowuje. Jeszcze nieco ponad do końca Sergio Benito, zagranie, ale troszeczkę niedokładne. Zderzył się teraz Luis Fernandez z piłkarzem Odry. Faulu tam nie było, ale Wisław znowu za chwilkę z autu. No tutaj już będzie gra na czas, zostało półtorej minuty. Ciężko, żeby to Wisław wypuścił. Oczywiście jest to możliwe, ale jeszcze półtorej minuty pewnie. Oj, tutaj był faul na Piotrze Rzewło ze strony Luisa Fernandeza. Sędzia tego nie odpisał, także Wisław ma sporo szczęścia w tej sytuacji. Bo tak to Odra by miała jeszcze te półtorej minuty, by zagrozić. Dalej jeszcze ma, ale to Wisła będzie w posiadaniu piłki i na pewno tak łatwo jej nie odda. A na ostatnie minuty wejdzie James Ikbekembe. Przepraszam bardzo, nazwisko nowe. Ciężkie do wymówienia, ale miejmy nadzieję, że tak samo ciężko będzie go powstrzymać przed, już za chwilkę na boisku. Znowu Wisła, zanim to ta zmiana jeszcze czeka Radosław Sobolewski. Zostało pół minuty, ale na pewno arbiter Leszek Lewandowski doliczy jeszcze coś do tego spotkania ze względu na to, że Fernandez leżał prawie minutę. Fernandez odgrywa do Żunki bardzo niecelnie, no i oddaje piłkę Odrze. Już Odra wznawia z autu. Ostatnie sekundy tego spotkania, za bardzo do przodu wbiegł zawodnik Odry, ale świetny przechwyt teraz w środku pola Kacpra Dudy, ależ maestria w jego wykonaniu i świetne odegranie, ale stracona piłka przez Aleksa Mula w tej sytuacji. Czysta poezja. Ciekawe, ile James dostanie minut. Znaczy minut. Sekund. Ciekawe, czy dostanie w ogóle szansę do piłkę w jakikolwiek sposób dotknąć, bo już naprawdę zostały sekundy do tego spotkania. Więc nie wiem, czy jeszcze sędzia tak na dobrą sprawę pozwoli na zmianę. Nie było tam faulu, piłka wybita, ale dobrze to zrobiły Bartek Jaro i Michał Żuba już w posiadaniu. I spokojnie, do defensywy. Dawid Żunka, rozegranie na lewą stronę. Jeszcze szansę będzie miała Wisła Kraków. Luis Fernandez na 20 meczu. Zagranie do Michała Żyro. Żyro do Dudy na prawą stronę. On pewnie będzie chciał się utrzymać w naroczniku boiska. Duda faulowany. Tak jest, będzie jeszcze szansa dla Wisły. Rzut wolny. No to czas na zmianę Jamesa. I chwykamy. Może tak schodzi właśnie. Tak jest, czyli Luis Fernandez dostanie owację na stojąco właśnie od kibiców, a wchodzi nowy nabytek Wisły James Ikbekem. Trzeba pochwalić Luisa, no i posłuchaj mu po prostu remonta, chyba lepiej się tego opisać nie da. Zdecydowanie, w najważniejszym momencie, kiedy trzeba było, on to zrobił, tak jak i w całym sezonie, to jest istotna postać. Nie był to jego rewelacyjny mecz, ale kiedy przyszło co do czego, to on potrafił strzelić. Ciekawe właśnie, czy ten nowy pomocnik James Ikbekeme strzelił. Może jeszcze bramkę strzelił, kto wie, ale czy właśnie jakikolwiek kontakt z piłką zdoła zaliczyć, bo widzimy, że Wisła tutaj nie będzie strzelała piłki w pole karne, tylko krótko i pewnie do linii na
na ostatnie sekundy boiska. Tego spotkania. Oczywiście Michał Żyro zostawia piłkę Aleksowi Muni. Może być uderzenie, kto wie, bo to też taka pozycja. No, ciężko. Chyba jednak utrzymanie się przy piłce i koniec tego spotkania, które właśnie nadchodzi. Wisła Kraków wygrywa trzecie spotkanie z rzędu na wiosnę. Fortuna w pierwszej lidze i wchodzi do tej strefy barażowej i miejmy nadzieję, że już z niej nigdy nie wyjdzie, a jeśli wyjdzie, no to już na to drugie czy pierwsze miejsce. Cel wykonany dzisiaj, 3 punkty. Nie było łatwo. Myślę, że to było najtrudniejsze spotkanie, które mimo wszystko Arka w tamtym spotkaniu była dobra, ale to Wisła przyjęła 3 bramki w tej drugiej połowie, już miała większą kontrolę, a w tym meczu było z tym problem, była kontrola, ale Odra niezwykle dobrze się broniła. Udało się to spotkanie zwyciężyć, za to brawa dla Wisły. To druga połowa naprawdę wykonania Wisły była bardzo dobra. Nie wiem, czy nie najlepsza z tych wszystkich meczów, które mieliśmy okazję oglądać, że były ich 2 do tej pory, więc to jest trzecie spotkanie, ale na pewno za pierwsze trzeba zganić, ale najważniejsze są te 3 punkty. Wisła Kraków po raz kolejny odwraca losy spotkania, po raz kolejny przegrywa, a później finalnie zwycięża. Wisła Kraków wygrywa 2-1 z Odrą Opole. Po 2 bramkach Luisa Fernandeza dla Odry bramkę zdobył Borcha Halan. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Maciej Skucha oraz Tobiasz Pacholski. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia kolejnym razem. Wisła, Bahamas!